Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. 30 października, sobota, godzina 14:50. Jesteśmy na mniej więcej 10 minut przed rozpoczęciem spotkania 15 kolejki przy Cichej 6. Ruch Chorzów podejmuje dzisiaj zespół Olimpii Elbląg, a więc znowu mamy mecz na szczycie. Wicelider w postaci drużyny niebieskich mierzyć się będzie z trzecią drużyną rozgrywek, Olimpią Elbląg. Jak powiedział na wczorajszej konferencji przedmeczowej trener Jarosław Skrobacz, mało kto przypuszczał przed rozpoczęciem sezonu, że po 15 kolejkach mecz Ruchu z Olimpią będzie właśnie starciem drugiej z trzecią aktualnie drużyną ligi, ale takie mamy realia, jak mawiał klasyk, taki mamy klimat i nie mamy nic przeciwko temu, żeby takie miejsca obie drużyny utrzymały do końca sezonu. Oczywiście zależy nam na miejscu Ruchu Chorzów. To, którą lokatę zajmie Olimpia, jest dla nas rzeczą drugorzędną, no ale o to, żeby starać się trzymać tego miejsca premiującego bezpośrednim awansem, trzeba powalczyć, między innymi dzisiaj po raz pierwszy od sierpnia może Ruch stracić miejsce w pierwszej dwójce. Stanie się tak, jeśli przegra dzisiaj z Olimpią. Mamy oczywiście nadzieję, że tak się nie stanie. Zespół Ruchu co prawda jest w małym dołku. Porażka tutaj przed dwoma tygodniami 2-4 z Wisłą Puławy, później nieudana rehabilitacja w Pruszkowie, gdzie zamiast zwycięstwa była druga porażka i to do 0-0-2. No dzisiaj mówił Marcin Kowalski o tym, że drużyna ma zamiar oddzielić już grubą kreską te dwa ostatnie niepowodzenia. No i staną dzisiaj na wysokości zadania, wygrać to spotkanie i odzyskać zaufanie kibiców, choć nie chciałbym też używać tutaj jakichś górnolotnych słów. Pamiętajmy o tym, że drużyna niebieskich jest beniaminkiem, a i tak spisuje się świetnie i po tych 15, w zasadzie 14, bo 15 kolejka to dzisiaj, a więc po tych 14 spotkaniach fakt, że zajmuje miejsce dające bezpośredni awans na zaplecze ekstraklasy, to także jest bardzo dobry rezultat i zacznijmy wszyscy myśleć pozytywnie. Takie przekazy kieruje do nas sztab szkoleniowy Ruchu od pewnego czasu, no więc my też chcemy myśleć pozytywnie. No i dzisiaj tym pozytywem z pewnością będzie zwycięstwo z Olimpią Elbląg. Każdy inny wynik będzie przyjęty z niesmakiem, no ale o tych poczuciach smaku będziemy mówili już po zakończeniu spotkania. Gdy się ono rozpocznie, to będzie się liczyć tylko to, co tu i teraz. Ważne rzeczy zadziały się w sztabie, czy w gabinecie trenerskim, ponieważ Jarosław Skrobacz postanowił dość mocno przemeblować swój skład. Tym razem w wyjściowej jedenastce nastąpiły aż trzy zmiany, a do tego zmieniło się także ustawienie zespołu. Już nie trójka środkowych obrońców, a czwórka defensorów z ofensywnymi bokami, a także z typowymi skrzydłowymi i dwójka napastników. Tak w skrócie wygląda to ustawienie, ten rysunek taktyczny w zespole trenera Jarosława Skrobacza. Oczywiście tutaj trochę będziemy teraz strzelać, ale możemy założyć, że zespół Olimpii nie zmienia swojego ustawienia. Tam będzie trójka obrońców, choć dwóch wypadło w dzisiejszym spotkaniu za kartki. Sprawdźmy więc, w jakim zestawieniu obie drużyny wybiegną dzisiaj na to spotkanie. Zaczniemy oczywiście od gości. Tam w bramce z numerem 12 Mateusz Dudek, trzyosobowy blok obronny powinni stworzyć numer 3 Łukasz Sarnowski. Na środku defensywy kapitan z numerem 10 Michał Czarny i z 8 jako półlewy stoper Hubert Krawczun. Przed nimi para dwójka defensywnych pomocników, z 7 Portugalczyk João Guilherme oraz numer 16 Bartłomiej Danowski. Prawe skrzydło, czy prawe wahadło, jak to woli Marcin Bawolik, z numerem 9. Na lewym wahadle z 23 numerem Miłosz Kałachur, a w środku pola jeszcze numer 17 Ukrainiec Jan Senkiewicz oraz 22 Klaudiusz Krasa, a wysuniętym napastnikiem zespołu z Elbląga jest Piotr Kurbiel. Dodam, że najlepszy strzelec swojej drużyny. Jeśli chodzi o zespół niebieskich, w bramce 82 Jakub Bielecki, prawa obrona Kacper Będzieszak z 18, na środku defensywy 98 Filip Nawrocki i 73 Bartłomiej Kulejewski i na lewej stronie defensywy z 15 Marcin Kowalski. Jak wyglądać będzie druga linia? Na prawej stronie numer 5 Tomasz Wójtowicz, numer 11 Piotr Wyroba, 8 Michał Mokrzycki, 14 Łukasz Janoszka. Tu już mówimy oczywiście o lewym skrzydle i para napastników, taki bardziej cofnięty, atakujący z głębi pola kapitan z numerem 10 Tomasz Foszmańczyk,
i z numerem 95 na szpicy, tak powiedzmy, 95 Daniel Szczepan. Ławka rezerwowych drużyny gości liczy tylko 7 osób. Są tam rezerwowy bramkarz Paweł Rutkowski, a także 14 Marcin Czernis, 21 Sebastian Milanowski, 30 Patryk Winsztal, 32 Dawid Wierzba, 77 Łukasz Pokrywka i 94 Szymon Stanisławski. Trenerem zespołu Olimpii jest pan Tomasz Grzegorczyk. Jeśli chodzi o dublerów wśród gospodarzy, tam z numerem 21 Maciej Styrczula i w polu 4 Tomasz Dyr, 7 Przemysław Szkatuła, numer 13 Damian Kowalczyk, 16 Mateusz Wojtek, 19 Jakub Nowak, 20 Jakub Siwek, 30 Filip Żagiel i 97 Piotr Kwaśniewski. Co wzbudza zainteresowanie? No przede wszystkim brak Tomasza Neugebauera. To największa niespodzianka, jeśli chodzi ogólnie o całą kadrę meczową niebieskich w dzisiejszym spotkaniu. Śpieszę wyjaśnić powody nieobecności Tomka Neugebauera. Mają swoje podłoże zdrowotne. Otóż wczoraj rano, a w zasadzie jeszcze przedwczoraj wieczorem, Tomka Neugebauera dopadła duża gorączka, jakieś poważniejsze przeziębienie. No i sztab szkoleniowy nie może skorzystać z tego piłkarza. Jego miejsce w środku pola zajął Piotr Wyroba. Mogę już chyba teraz zdradzić, że planowane było pojawienie się w wyjściowym składzie właśnie Neugebauera, a nie Wyroby, ale choroba Tomka w ostatniej chwili te plany nieco storpedowała, dlatego znowu szansę dostaje Piotr Wyroba. Dodam, że to już trzeci mecz z rzędu, kiedy ten zawodnik występuje w wyjściowym składzie, korzystając na nieobecności kolegów. Tak było w Stężycy, tak było w Pruszkowie. Tam w Stężycy zastępował powołanego Neugebauera do kadry. W Pruszkowie zastępował zawieszonego za kartki wracającego dzisiaj do wyjściowego składu Michała Mokrzyckiego. No a dziś zastępuje chorego Neugebauera, więc no, trzeci już raz w odstępie ostatnich 4 meczów, bo jeszcze przecież w międzyczasie mieliśmy mecz z Wisłą Puławy. Wychodzi w wyjściowym składzie Piotr Wyroba, korzystając na niedyspozycji, na nieobecności kolegów. A przed nami hymn Ruchu Chorzów, a więc ja na chwilkę zawieszam głos, posłuchajmy go wspólnie. Zaufaj na mnie, będzie źle, no ufamy. Mamy nadzieję, że Ruch Chorzów po 2 nieudanych spotkaniach wreszcie sięgnie po pełną pulę. No, taka nadzieja tli się w sercach około 5, może 5,5 tysiąca kibiców. Te ostatnie dane na temat sprzedaży biletów pokazywały, że już na kilka godzin przed meczem piątka z przodu została przekroczona. Kto wie, jak się ostatecznie to wszystko zakończy. Takie dane na temat frekwencji będziemy oczywiście znali gdzieś mniej więcej w połowie drugiej części spotkania. No, kto jeszcze się nie wybrał, a miałby ochotę, zapraszamy. Bilety w kasach jeszcze się znajdują. Pogoda jest dzisiaj wyśmienita. Piękna jesienna aura, około 18 stopni. Nie trzeba zakładać kurtki, nawet w cieniu, pod trybuną krytą. Nie czuć chłodu w związku z tym. Nic, tylko przyjść na cichą, dopingować drużynę. Niebiescy oczywiście w swoich tradycyjnych strojach, w kolorze pełni niebieskim. Goście również w swoich takich barwach standardowych, a więc żółte koszulki, białe spodenki i getry. Trwa przywitanie dwójki kapitanów. Co ciekawe, obaj mają na koszulce numer 10, a więc Tomasz Foszmańczyk oraz Michał Czarny. Pamiątkowe proporcje wymienione, przybite piątki, wybrane strony. No i będziemy mieli pewną zmianę, a więc nie tak jak ustawił się zespół Ruchu, atakując, chcąc atakować w pierwszej połowie na bramkę zlokalizowaną za sektorem gości. Nastąpiła jednak zmiana. W pierwszej połowie Ruch atakować będzie na łuk za bramką po drugiej stronie, a za plecami Jakuba Bieleckiego znajdować się będzie około 100-120 sympatyków z Elbląga, a w drugiej połowie oczywiście nastąpi zmiana. Patrzę jeszcze po trybunie z tymi najbardziej żywiołowymi fanami, jakie tam flagi wiszą, jest Zawiercie, jest Ruda Śląska, Stowarzyszenie Kibiców 1920, oczywiście z Katowic, Ultras Niebiescy, PFK, jest flaga Atletico Madryt, jest Criminal Family, są flagi zgodowe z Elaną Toruń, jest Powiat Pszczyński, Kęty, Radlin, Niewiadom, Mysłowice, mamy także Halembę,
to oczywiście dzielnica Rudy Śląskiej, a także transparent poświęcony świętej pamięci Maroniowi. To tyle, jeśli chodzi o te aspekty kibicowskie. Przechodzimy do aspektów piłkarskich, bo właśnie to spotkanie się rozpoczęło. Jak Ruch zaprezentuje się w nowym ustawieniu, jeszcze w tym sezonie niepreferowanym, niepraktykowanym przez trenera Skrobacza, a więc czwórka obrońców z prawej strony po raz pierwszy w wyjściowym składzie w tym sezonie Kacper Będzieszak, a na lewej po raz drugi w wyjściowej jedenastce Marcin Kowalski, a więc stawia na bokach obrony na graczy, którzy do tej pory, jeśli bywali na boisku, to tylko w zasadzie prawie albo tylko z ławki rezerwowych. Kowalski przy piłce, zagranie nie to Miuchrzycki, on się tutaj pojawił na lewej stronie, podanie do Foszmańczyka, teraz przez środek, wyroba, oj, tutaj lekka drzemka przy przyjęciu piłki przez Piotra, a więc strata futbolówki, próbuje ruszyć z kontrą zespół Olimpii, lewą stroną przedzierał się tam Miłosz Kołachur, na szczęście szybko zatrzymany przez wyrobę, a więc można powiedzieć, że Piotrek wrócił na tę pozycję i naprawił własny błąd, ale aut mają goście, 35-40 może metrów do bramki Bieleckiego, aut wykonany, Kołachur zszedł trochę niżej, grający z dziewiątką Bawolik, co do tego piłkarza mamy pewne zagadkowe pytania, na której pozycji on będzie występował, on może grywać jako lewy pomocnik, jako prawy, może grywać też jako napastnik, wydawało mi się, że będzie ustawiony bliżej prawego skrzydła, ale na razie mocno ściął do lewej, a tymczasem Nawrocki, trochę w ciemno to zagranie, ale piłka dotarła do Łukasza Janoszki, cofnięta teraz do Kulejewskiego, po raz pierwszy, jak mówiłem, w tym sezonie nie będzie trzech środkowych obrońców, a dwóch, a więc Kulejewski i Nawrocki dostali zaufanie Jarosława Skrobacza, ale muszą pamiętać o tym, że nie ma tego trzeciego zawodnika, że tutaj pewne zachowania w tym bloku defensywnym muszą być inne, mając na względzie jednego zawodnika w środku tej formacji mniej. Mokrzycki, on na razie głębiej cofa się po te piłki, pomaga w rozegraniu, Nawrocki. Wypychany od razu, tam dość mocno atakowany przez Piotra Kurbiela. No, wydaje się, że Olimpia w tych początkowych fragmentach dwójką napastników wyszła na ruch, a więc Kurbiel, no i właśnie Bawolik, ten zawodnik towarzyszy w takiej linii poziomej najlepszemu strzelcowi, bo mówię tutaj o Piotrze Kurbielu, ale też warto dodać, że jest jeszcze drugi najlepszy strzelec drużyny Olimpii, Kamil Węger, środkowy obrońca, który także zdobył w tym sezonie trzy bramki, wszystkie trzy z rzutów karnych, no ale dzisiaj, jeśli, miejmy nadzieję oczywiście, że to nie nastąpi, jeśli jedenastka zostanie dla gości podyktowana, no to Węger nie będzie mógł jej egzekwować, bowiem pauzuje za cztery żółte kartki. Adrian Piasecki jest w takiej samej sytuacji. Dwóch środkowych obrońców nie może dzisiaj wystąpić w zespole Olimpia, więc to jest takie małe papierowe ułatwienie dla niebieskich, ale niejednokrotnie już widzieliśmy na boiskach piłkarskich, że nie zawsze ma to znaczenie. Atak pozycyjny Ruchu, długa piłka od Kulejewskiego do Szczepana. Nie udało się napastnikowi Ruchu tej piłki przejąć. No to jest obrazek, który często widzimy, a więc taka walka o górne piłki Szczepana z rosłymi stoperami rywali często jest skazywana z góry na porażkę. No ale też pamiętajmy, że niekiedy obrońca rywali może źle się ustawić, może ta piłka go zaskoczyć, minąć i wtedy wbiegnie w wolną, niepilnowaną przestrzeń Daniel Szczepan. Dwa gole na koncie, mało. Kibice wypominają te bramki napastnikom. Michał Biskup, zero dorobkiem, Damian Kowalczyk z jednym trafieniem. Dzisiaj Biskupa w ogóle nie ma w składzie, tak jak Neugebauera. Tym razem jest to decyzja czysto taktyczna. Trener Skrobacz uznał, że Michał Biskup odpocznie, ale też trzeba dodać z drugiej strony, że to piłkarz, który w ostatnich jednostkach treningowych był nieco oszczędzany, tak więc można powiedzieć, że to jest częściowo decyzja taktyczna, a częściowo zdrowotna. Nie był w pełnym treningu Biskup w tygodniu. Często pracował z fizjoterapeutami. Widocznie trener uznał, że lepiej na przykład Mateusza Wojtka, piłkarza może mniej doświadczonego, trochę grającego na trochę innej pozycji, ale zdrowego niż nie w pełni zdrowego napastnika. Teraz Ruch, długa piłka do Wójtowicza, nie ma przejęcia, tracimy futbolówkę w środkowej strefie. Natychmiast doskok, próbowali niebiescy od razu futbolówkę odzyskać, póki co się to nie udaje, ale jeszcze jest próba wyroba głową w kierunku Foszmańczyka. Troszkę za mocno, ale skorzystał na prezencie od obrońców Łukasz Janoszka. Wymienił podania z Foszmańczykiem, ponownie Janoszka z kraj pola karnego, dośrodkowanie, jeszcze Wójtowicz próbuje coś zrobić i co? Przewrócił się w polu karnym nasz młodzieżowiec, ale milczy gwizdek pana Sebastiana Tarnowskiego, bo to nie jest rozjemcą dzisiejszych zawodów. No nie wahał się ani chwili Łukasz Janoszka. Tę piłkę na bocznej linii pola karnego od razu przyjął i dośrodkował. Próbował zgrać ją głową w kierunku światła bramki Szczepan. Ostatecznie ta piłka trafiła do zamykającego akcję Wójtowicza, ale w sytuacji 1-1 z jednym z obrońców no nie udało się tutaj oddać strzału. Ale te pierwsze takie zagrożenie w tym meczu dla Ruchu. Chociaż dodam, że zarówno w spotkaniu
Stężycy, czy tutaj z Wisłą Puławy, również przystanie 0-0, to właśnie Wójtowicz był tym zawodnikiem, który miał piłkę meczową na, przepraszam, piłkę bramkową na nodze, ale nie udawało się tych okazji wykorzystać, a potem się to mściło na zespole Ruchu Chorzów. Z kolei w Pruszkowie przystanie 0-0, to Damian Kowalczyk powinien był otworzyć wynik meczu, więc mamy nadzieję, że gdy tutaj Ruch wykreuje, bo wierzymy, że tak będzie, jakąś dogodną okazję bramkową, to uda się ją zamienić na gola i już nie będzie sobie powodów, żeby pluć sobie w brodę dla piłkarzy, którzy się w tej okazji znajdą. Na razie mało piłki w piłce, na razie więcej takiej, mówiąc brzydko, kopaniny przycichej, no ale liczymy na to, że za chwilę Ruch tutaj sytuację uspokoi, uda się narzucić swoje warunki gry. Trener Skrobacz, mimo tego, że zmienił ustawienie, zmienił też trzech piłkarzy, bo trójka zawodników w porównaniu do meczu w Pruszkowie dzisiaj straciła miejsce w składzie. No oczywiście Neugebauer na skutek urazu, natomiast Damian Kowalczyk oraz Tomasz Dyr, to są decyzje wynikające z taktyki trenera. A tymczasem na trybunie zameldował się właśnie Patryk Sikora, na którego powrót też czekamy. Patryk już trenuje na pełnych obrotach, ale jeszcze uznaje sztab szkoleniowy, że to za wcześnie, żeby tego zawodnika włączyć do kadry meczowej. Lewą stroną próbuje przedrzeć się Marcin Kowalski. Opomógł nam sobie ręką, chyba złapał za koszulkę piłkarza Olimpii. W związku z tym mamy odgwizdany rzut wolny. Piłka ustawiona blisko narożnika boiska na połowie Olimpii, a więc spokojnie będzie mógł tutaj zacząć bramkarz Mateusz Dudek od własnego, okolic własnego pola karnego. Od pierwszych minut oczywiście trwa doping dla zespołu chorzowskiego Ruchu. Jak mówiłem, ponad 5 tysięcy widzów na pewno dzisiaj przycichaj bilety kupiło. Zobaczymy, na jakiej liczbie się ta frekwencja dzisiaj zatrzyma. Na razie musimy przyjąć atak Olimpii. Ładnie tutaj rozciągnął zespół gości do lewej strony. Kałachur wchodzi w dribbling, podanie gdzieś przed pole karne. No i faulowany przez Filipa Nawrockiego był piłkarz gości. Tak uznał arbiter. Patrzy, który to chyba Piotr Kurbiel, 11 na plecach, a więc będziemy mieli za moment bardzo, nie, to nie jest 11, to jest chyba numer 9, a więc Marcin Bawolik, a więc będziemy mieli, nie, jednak 11. Jednak to pierwsze wrażenie było słuszne, no i za moment będziemy mieli pierwszą bardzo groźną okazję dla zespołu gości, bo futbolówka ustawiona na 18, może 19 metrze tuż za polem karnym. Pięcioosobowy mur zażyczył sobie Jakub Bielecki, który teraz kuca przy słupku, ustawia swoich kolegów tak, żeby zasłonić jeden z rogów i mieć zabezpieczenie właśnie w postaci tych pięcioosobowych kolegów z zespołu, a tym, który ustawia piłkę, chyba że o Guilherme, takie mam wrażenie, tak jest, numer 7 na plecach, a więc Portugalczyk, piłkarz obdarzony niezłymi warunkami technicznymi, choć fizycznymi, a figlegranowy to piłkarz, ale na pewno potrafi przymierzyć, no i będzie pierwszy groźny moment, no jest to blisko, a więc ciężko z takiego miejsca oddać strzał, który przeleci nad murem i zdąży spaść. Zobaczymy, jednak bezpośredni strzał w wykonaniu nie Guilherme, a Jana Sienkiewicza, a więc Ukraińca, ale futbolówka odbita od muru, będziemy mieli rzut rożny dla Olimpii. Zerkam na zegar, 8 minuta, powolutku dobiega końca. Pierwsze poważniejsze zagrożenie dla gości za nami, uderzenie Sienkiewicza w mur. No ale mamy jeszcze rzut rożny, to chyba znów Ukrainiec, lewonożny piłkarz podszedł tam do, nie, jednak prawą nogą będzie dośrodkowanie, pokazanie na dwóch rękach, jaki wariant za chwilę goście będą stosowali. Zobaczymy, co oznaczają te dwie podniesione w górę dłonie, jednak dośrodkowanie na drugi słupek, nie, tutaj gdzieś tak w środek tej piątki, w środek pola bramkowego, na razie strzału nie ma, na razie sobie dobrze radzimy w destrukcji, jeszcze jedna piłka w pole karne, czy będzie oddany strzał, no taki ekwilibrystyczny, przewrotką oddał Marcin Bawolik, na szczęście bardzo lekki, spokojnie wyłapał piłkę Jakub Bielecki, no ale w statystykach trzeba zapisać celne uderzenie po stronie gości w dziewiątej minucie. Marcin Bawolik nożycami z mniej więcej 12 metrów w zasadzie podał piłkę w ręce Bieleckiego, aniżeli oddał groźny strzał, no ale no, pewne tutaj zagrożenie dla bramki popularnego Biela zostało stworzone. Nawrocki bez ceregieli, bez patyczkowania się wybił piłkę w aut. No, muszę pamiętać, obrońcy Ruchu, że grają dzisiaj w nieco innym ustawieniu. 15 kolejka, 14 meczów w ustawieniu z trójką defensorów. No i dzisiaj przyszedł czas na to, żeby spróbować innego ustawienia. Na razie obrona Ruchu ładnie rozklepana, nie będzie bardzo niebezpiecznie. Próbują wybić piłkę chorzowianie, teraz się to udało, ale tutaj radzili sobie w tej dwójkowej akcji Kurbiele z Bawolikiem naprawdę całkiem przyzwoicie. I gdyby to ostatnie podanie było nieco lepsze, no to znów mielibyśmy serce gdzieś pod gardłem, a tymczasem leży jeden z piłkarzy gości,
tuż za linią boczną boiska, to jest Miłosz Kałachur. Numer 23 pokazuje trener gości, jest nim pan Tomasz Grygierczyk. Pokazuje, że no, jakiś problem i należy się kartka. Grzegorczyk, przepraszam, oczywiście, a nie Grygierczyk, Tomasz Grzegorczyk. No i daleko nie miała pani fizjoterapeutka, no bo nawet w tej strefie dla trenerów mogła udzielić pomocy Kałachurowi, ale jak widać nie było potrzeby tutaj robić specjalnych zabiegów, bo już wszystko w porządku. Za moment ten lewoskrzydłowy będzie gotowy do gry, ale jest stały fragment dla zespołu Olimpii. Dośrodkowanie znowu Ukraińca Sękiewicza. Nikt strzału nie oddaje, raczej takie strącenie gdzieś w okolice bramki Bieleckiego i spokojnie piłka przez golkipera Ruchu wyłapana. Ale od dobrych 2-3 minut Ruch nie może wejść z piłką na połowę przeciwnika, a raczej przyjmuje jego ataki, a więc ten początek spotkania, no nieporywający w wykonaniu Ruchu, tak trzeba to powiedzieć uczciwie, i jest to dość łagodne określenie, choć wcześniej mieliśmy także swoją szansę, kiedy dośrodkowywał Łukasz Janoszka, próbował zamknąć tę akcję Tomasz Wójtowicz. Na razie Ruch w ataku pozycyjnym, ale bardzo daleko od bramki Olimpii. Piotr Wyroba zszedł teraz bliżej swojej linii obrony. Jestem takim dodatkowym piłkarzem, który ma za zadanie przyjąć podanie od obrońców i rozpocząć atak. Kulejewski. Teraz Marcin Kowalski, złe przyjęcie, jednak tracimy piłkę na połowie Olimpii. Znowu trzeba się dobrze przegrupować, ustawić w defensywie, bo na naszym niezrozumieniu w szykach obronnych z pewnością będzie chciał bazować zespół z północy Polski. Zespół, który traci mało bramek. Patrzyłem też na statystyki, jeśli chodzi o bramki strzelane w ogóle w meczach z udziałem Olimpii, to jest to trzeci najniższy wynik, a więc są to dość zamknięte spotkania, często mecze 0-0, jak chociażby ze Stalą, że a więc aktualnym liderem, warto o tym wspomnieć. Przed tygodniem Olimpia na własnym stadionie pokonała 1-0 zespół, z którym się mierzyła. Konkretnie były to chyba rezerwy Lecha Poznań, jeżeli dobrze kojarzę, albo Garbarni Kraków, tak czy inaczej. No nie był to zespół wiodący w tej tabeli, niemniej jednak Olimpia zachowała czyste konto. No problem polegał tylko na tym, że dwóch piłkarzy również stracił trener Grzegorczyk, już o nich mówiłem. Kamil Węger, Adrian Piasecki dziś pauzują za żółte kartki, a do drużyny Ruchu wraca po pauzie Michał Mokrzycki. Teraz udało się założyć pressing na połowie przeciwnika. Kilka błędów technicznych, piłka wyszła poza boisko, dlatego niebiescy futbolówkę mogli odzyskać. No ale wycofali ją na własną połowę. Nawrocki. On teraz na środku tej formacji obronnej do Mokrzyckiego. Z lewej strony jest Kowalski. Foszmańczyk, teraz Janoszka, szukał Janoszka podania z powrotem do Foszmańczyka, jeszcze wyrzucono szybko out, no i zagrywał nogi wychodzącego z pola karnego obrońcę Tomasz Foszmańczyk, i będziemy mieli pierwszy w tym spotkaniu rzut rożny dla zespołu 14-krotnego mistrza Polski. Zobaczymy, kto będzie tę piłkę ustawiał, to chyba Ecik, a więc Łukasz Janoszka z futbolówką w narożniku, to jest ta strona boiska, z której jeżeli Ecik będzie chciał dośrodkowywać, to będzie to piłka odchodząca od światła bramki, no i wszystko wskazuje na to, że chyba taki wariant wybierze pomocnik Ruchu. Tak jest, mamy dośrodkowanie. Skacze tam Kulejewski, broni świetnie Mateusz Dudek. No dobra okazja. Do końca nie wiem, czy strzał oddawał Kulejewski, czy może Mokrzycki, bo oni obaj atakowali piłkę w tym samym miejscu, w tej samej strefie. No ostatecznie piłka gdzieś trafiła w stojącego przy swoim słupku, pilnującego krótkiego rogu Mateusza Dudka. Szkoda. Można było otworzyć wynik w tej 14 minucie spotkania. No ale coś się zadziało. Dobre dośrodkowanie Łukasza Janoszki. Celny strzał głową, prawdopodobnie Kulejewskiego, no ale Dudek był na posterunku. Natomiast trzeba próbować podobać się może to, że teraz Ruch nie cofnął się, został większością piłkarzy na połowie Olimpii, próbując tam gdzieś liczyć na przejęcie piłki. No, oczywiście jest też ryzykowne, bo można otworzyć przestrzenie. Na szczęście odbiór czysty. Kolejna akcja sunie prostopadłe podanie Foszmańczyka do Szczepana. Ten w dryblingu z obrońcą pozwolił piłce wyjść poza boisko, a więc będziemy mieli kolejny rzut rożny w odstępie kilkudziesięciu sekund z tego samego miejsca, a więc prawdopodobnie znów Janoszka popędzi z piłką do narożnika i będzie próbował jakąś tutaj ciekawą piłkę posłać w pole karne. Chwilę temu nieźle to wyszło, niezła to była szansa. Może teraz też uraczy nas doświadczony 35-letni zawodnik jakąś dobrą centrą. Kulejewski, Mokrzycki, Nawrocki, Będzieszak, oni wszyscy czekają na dobre dośrodkowanie. Teraz zobaczymy, co się wydarzy. A, faul w ofensywie. Uznał pan Tarnowski, że pomagał sobie gdzieś rękoma w walce o pozycję. Bartek Kulejewski przewrócił się obrońca Olimpii. No i gwizdek w użyciu.
rzut wolny dla naszego przeciwnika. Co ciekawe, faul miał miejsce w polu karnym, gdzieś na 10, może 11 metrze. No a goście rzut wolny chcieli wykonać 30 metrów od własnej bramki. A więc troszkę sobie tutaj tych metrów ukradli, ale grają krótko, więc nie stanowi to jakiegoś wielkiego przełożenia na to spotkanie. Krawczun, on tym półlewym stoperem jest dzisiaj na środku defensywy. Michał Czarny, a rzadko się zdarza, żeby środkowy obrońca grał z numerem 10 na plecach. Raczej to ofensywni zawodnicy takie koszulki przywdziewają. Tymczasem Michał Czarny to środkowy obrońca, który gra właśnie na środku formacji obronnej. A teraz aut dla Olimpii. Nie wpuszczamy na razie jeszcze gości na naszą połowę, choć za chwilę się to może zmienić. Wstrzymuje się z wyrzutem tej piłki grający z prawej strony Krasa. Teraz zaczęta kolejna akcja. No i tutaj zahaczony przez któregoś z obrońców ruchu, chyba Marcina Kowalskiego. Tak jest, to Kowal zawinił, tutaj podciął jednego z naszych przeciwników i odrzutu wolnego teraz Olimpia na połowie ruchu już, ale piłka bardzo daleko do bramki Bieleckiego. To, czego można się za moment spodziewać, to dośrodkowania. No chyba, że jeszcze jakiś inny wariant tutaj wybiorą zawodnicy Olimpii, jakieś płaskie dogranie do środka. Nie, jednak jeszcze inaczej, do boku, po ziemi. Teraz dośrodkowanie, częściowo zablokowane przez Kowalskiego i piłka wybita z pola karnego dla bezpieczeństwa w aut. No ewidentnie coś w grze drużyny ruchu w ostatnich tygodniach się lekko zacięło, ale to jest rzecz, myślę, normalna. Sezon ma różne fazy, różne etapy, tylko najlepsze zespoły, które przerastają rozgrywki ligowe o jedną klasę, mogą poszczycić się tym, że przez większość sezonu potrafią utrzymywać bardzo wysoką dyspozycję. Większość zespołów, a Ruch nie jest zespołem tutaj hegemonem tej ligi, przychodzą takie słabsze okresy. Najważniejsze to przetrwać te momenty trudniejsze, no ale z taką publicznością, jaka jest przy cichej 6, to myślę, że Ruch wsparty tym 12 zawodnikiem przetrwa te trudniejsze momenty. No i pamiętajmy, nie miejmy też jakichś wielkich oczekiwań względem dzisiejszego spotkania. Docenimy klasę przeciwnika, który zajmuje w tabeli trzecie miejsce. Ma 3 punkty na koncie mniej niż niebiescy, a więc odpukać w niemalowane, gdyby dzisiaj zdarzył się najgorszy scenariusz, to jedni i drudzy będą mieli taki sam dorobek. Mówię to o tym tylko po to, żeby absolutnie tutaj Olimpii nie lekceważyć. Mówię o tym, żeby podejść do tego zespołu z uznaniem. To nie zmienia faktu, że celem ruchu dzisiaj powinno być zwycięstwo i takie też starania ta drużyna chce podejmować. Co ciekawe, na razie Ruch tutaj nie atakuje jakimś zbyt agresywnym pressingiem, pozwala obrońcom Olimpii rozgrywać piłkę gdzieś na 30-40 metrze od własnej bramki. Doskok następuje dopiero gdzieś w okolicach linii środkowej, może troszkę bliżej, tam na tym półkolu na połowie Olimpii. No a zmuszana do długiego podania teraz drużyna gości. Pomyliła się, futbolówka wylądowała na aucie, już Marcin Kowalski wyrzucił w kierunku Janoszki. Ten do Szczepana, twarda walka fizyczna napastnika ruchu, ale trzech rywali wokół. No tutaj walczy nieustępliwie Szczepan, no ostatecznie nie udało się tej piłki zgarnąć, ale długo sprawiał problemy trójce rywali napastnik ruchu. Chwalony za swoją waleczność, za pracę dla drużyny, za starania, no ale krytykowany za bramkostrzelność, a w zasadzie za jej brak. No kto wie, może w takim ustawieniu z dwójką napastników, kiedy będzie bardzo blisko Foszmańczyk, to ułatwi Szczepanowi dochodzenie do sytuacji bramkowych i wykorzystywanie ich. Na razie te elementy, które się mogą podobać, to elementy no, nie kojarzące się czysto z pozycją środkowego napastnika. Teraz kolejny faul na piłkarzu gości, a mam takie wrażenie, że często używa gwizdka pan Tarnowski. Nie mam zamiaru absolutnie go tutaj krytykować, nie jest to moją chęcią, moją domeną, żeby wydawać wyroki na temat decyzji sędziego, natomiast mogę jedynie ocenić, że ta częstotliwość używania gwizdka jest dość duża. Teraz Nawrocki w polu karnym, Ruchu Chorzów próbował piłkę wybić głową, nie udało się, ale był tam jeszcze Marcin Kowalski, który denerwuje się teraz na swoich kolegów. No tutaj doświadczenie i staż w drużynie niejako predestynują Marcina do tego, żeby podnieść głos na kolegów, żeby troszeczkę nimi wstrząsnąć. Długa piłka kolejna, nie najlepiej w powietrzu Kowalski, tym razem on się popisał, ale miał u boku rywala dużo wyższego. Natomiast nic złego się z tego nie wydarzy, bowiem uznał arbiter boczny, że spalony, a konkretnie na tym spalonym Marcin Bawolik. W związku z tym piłka Ruchowi już oddana. Mamy 20 minutę spotkania na zegarze. No i na razie jedną dobrą okazję do otwarcia wyniku, dośrodkowanie z rzutu rożnego Łukasza Januszki. Główka prawdopodobnie Bartka Kulejewskiego, ale dobrze pilnował swojego krótkiego rogu bramkarz Mateusz Dudek. No i to tyle, co Ruch potrafił w tych pierwszych 20 minutach stworzyć pod bramką gości, ale nie jest to żaden powód do
wielkiego wstydu. Przypomnę raz jeszcze, zespół Olimpii Elbląg może pochwalić się bardzo dobrą defensywą. Tylko 13 straconych bramek, to jest trzeci najlepszy wynik w tym sezonie. Obok Ruchu Chorzów Ex Aequo tylko dwa zespoły straciły tych goli mniej, konkretnie 12 i 11, a więc trzeba docenić to, że zespół Olimpii jest bardzo dobrze zorganizowany. Nie jest łatwo sforsować jego defensywy. No, mimo to liczymy oczywiście, że to dzisiaj nastąpi. Szczepan, podanie od Będzieszaka, pokazał się Wójtowicz, na razie mało widoczny w tym meczu. Raz jeszcze Szczepan w kierunku Wójtowicza, ale to podanie było zagrane, no mówiąc brzydko, niechlujnie, za mocno i futbolówka opuściła linię końcową. No można powiedzieć, że na razie na tej zmianie ustawienia chyba najbardziej stracił Wójtowicz, najmniej widoczny piłkarz Ruchu w tych pierwszych 20 minutach. Większość akcji jednak sunęła lewą stroną, tam gdzie są Kowalski z Janoszką i często też schodzący albo Szczepan, albo Janoszka, albo Foszmańczyk. Na razie jednak Wójtowicz, no można powiedzieć, trzymany, miejmy nadzieję, jako as w rękawie. Właśnie teraz lewą stroną, czyli naszą prawą, próbowała zaatakować zespół Olimpii. Piłka jeszcze nie opuściła boiska, a więc będziemy mieli kolejny atak za moment na bramkę Jakuba Bieleckiego. Bawolik przy piłce, niezłe warunki techniczne, teraz znalazł partnera, konkretnie grającego z numerem 17 Jana Sienkiewicza, to Ukrainiec o polsko brzmiącym nazwisku, i aut dla Olimpii, Kałachur. Ponownie Bawolik, on ma się dużą ochotę do gry, dobrze nogę wstawił, jednak tutaj włożył Michał Mokrzycki, przejął piłkę, strącił w kierunku Foszmańczyka, a taki nieśmiały kontratak Ruchu, Foszmańczyk do Wójtowicza, o nogi grającego z numerem 22 Klaudiusza Krasy zagrał Wójtowicz. Mamy aut dla zespołu Ruchu Chorzów. Piłka ustawiona na wysokości ławki rezerwowych Ruchu, a więc gdzieś na środku połowy Olimpii. Zobaczymy, co się z tego urodzi. A wycofa piłkę do tyłu, do Nawrockiego Będzieszak. A więc będziemy musieli zacząć całą tę akcję, całą konstrukcję tej akcji od samego początku, od własnej części boiska. Podanie do Wyroby. Nawrocki. No mało Ruchu tam z przodu, nie za bardzo ma wariant wyboru tutaj Nawrocki. Jedyne co mógł zrobić, to bezpiecznie podać piłkę do Kulejewskiego, a ten z powrotem do Nawrockiego. I teraz ta para środkowych obrońców wymieniła podania. Teraz mamy być może jakąś zmianę. Nie, jednak Wyroba ponownie do środkowych obrońców, a więc ten pressing, te zamykanie korytarzy przez zespół Olimpii dość skuteczny. Szczelnie to wszystko zamknięte na trzy zamki, można powiedzieć, ale to jest to, o czym mówiłem. Olimpia traci mało bramek, ciężko sforsować ich defensywę. To nie jest przypadek, że ta drużyna bazująca na kolektywie, na pracy jeden za drugiego, to jest zespół, który zajmuje trzecie miejsce po 14 w zasadzie kolejkach, bo 15 w tym momencie w ligowym kalendarzu. Teraz Ruch trochę dłużej podaje ją sobie piłkę zawodnicy niebieskich, ale stracił ją Łukasz Janoszka, który nam się tutaj pojawił bliżej prawej strony. Na szczęście udało się szybko futbolówkę odzyskać. Mokrzycki w lewą stronę do Foszmańczyka. Szeroko pojawia się Kowalski. Jest Mokrzycki do tyłu, do Nawrockiego. Wyroba. Próbujemy taki zamek hokejowy zamknąć teraz na połowie Olimpii. Oto podanie teraz Będzieszaka nie miał prawa dojść do celu i futbolówka, no powiedziałbym, stracona, ale na szczęście podskoczył nad nią Ecik. No i w ten sposób wywalczyliśmy aut. Już wykonany Nawrocki. Teraz widzę, że mamy pewną zmianę. Teraz Nawrocki, przepraszam, Janoszka przeniósł się na prawą stronę, Wójtowicz na lewą. To jest taki obrazek, który widzieliśmy już w Pruszkowie. Wtedy, kiedy Ruch grał wahadłami jeszcze, to też obaj ci zawodnicy zmieniali się stronami. Jest na razie znów Janoszka z prawej strony, a Wójtowicz z lewej. Ale Ruch ma kłopot z takim dograniem piłki gdzieś w pole karne. Za wolno grają futbolówką zawodnicy Jarosława Skrobacza, więc powtarza się ten sam schemat, który widzieliśmy ostatnio, przed tygodniem. Na analizie trener Skrobacz właśnie poruszał ten wątek. Mówił nawet na konferencji prasowej szkoleniowiec Chorzowian, że nikogo oczywiście tutaj nie obrażając, troszkę jak oldboye snuli się po boisku zawodnicy Ruchu, i to podczas konstruowania ataków pozycyjnych, czy też w doskoku do rywala w tych elementach destrukcyjnych, a więc no gdzieś tak to wygląda z boku, jakby brakowało prądu drużynie Ruchu. No i co ciekawe, sam Jarosław Skrobacz zgadza się z taką opinią, mianowicie powiedział, że nie dziwi się kibicom, że ci mają takie wrażenie, że coś z fizyką, z siłą piłkarzy Ruchu jest nie do końca tak, jak powinno. Takie wrażenie można było odnieść, obserwując mecz ze Zniczem, natomiast nie potwierdził trener oczywiście, czy jakieś problemy fizyczne faktycznie występują. Powiedział jedynie, że owszem, można było takie wrażenie, oglądając ten mecz, odnieść, ale to może była tylko kwestia zaangażowania zespołu, a niekoniecznie faktu, że chcieli, ale nie mieli z czego dać, jak to mówi
język piłkarski. A teraz złe zachowanie Mokrzyckiego. Tracimy piłkę w środkowej strefie. Próbuje szybko wyjść z atakiem zespół Olimpii. Na szczęście i tutaj nie było precyzji w rozegraniu futbolówki. No ale nie może Michał Mokrzycki tak nieodpowiedzialnie stracić piłki na środku boiska, bo to grozi bardzo niebezpiecznym kontratakiem. Na szczęście skorzystaliśmy na małej tutaj precyzji w rozegraniu w zespole grającym w żółto-białych barwach. Mokrzycki znowu głęboko schodzi Wyroba. Z prawej strony pokazał nam się Będzieszak. Teraz Foszmańczyk, ale tutaj chyba na pozycji spalonej były Fosa. No, dziwię się, że sędzia nie podniósł chorągiewki, ale to dla ruchu decyzja korzystna. Natomiast podanie Będzieszaka nie najlepsze. Mówiłem o Będzieszaku, to taka nagroda za pracę w ostatnich dniach, ale może za chwilę o tym. Jest na środku boiska Wójtowicz, teraz Kowalski. Dośrodkowanie w pole karne, jaka nóżka i znowu broni. W niesamowitych okolicznościach broni Mateusz Dudek, a potem puduje w zasadzie z no, metra, może dwóch, Łukasz Janoszka. Świetnie to udało się rozegrać. Przejęta piłka na prawej stronie. Podanie do środka do Wójtowicza, ten do lewej, do Kowalskiego. Kowalski bez wahania, bardzo dobre dośrodkowanie. Nie zdążyli do Janoszki doskoczyć obrońcy Olimpii. Ecik strzelił najpierw wstającego na linii bramkowej Dudka, a przy dobitce trafił gdzieś w jego brzuch chyba, albo wyciągnięte ręce i mamy tylko rzut rożny. Mówię tylko, bo naprawdę można było tutaj otworzyć wynik. 26 minuta i musimy obejść się smakiem. A teraz Piotr Wyroba będzie egzekwował ten stały fragment. Znów odchodząca piłka od bramki Dudka, dośrodkowanie na głowę jednego z obrońców, a więc nie będziemy mieli kolejnego strzału, ale jeszcze piłkę zgarnął Wójtowicz. Popędził z nią do lewej strony, jest dośrodkowanie. Dobra centra ataka, można powiedzieć kąśliwa na takiej wysokości, w której można było dołożyć nogę, zamknąć to dośrodkowanie, ale czujny był po raz kolejny Dudek. Wyszedł z bramki gdzieś na piątym, czwartym metrze, wyłapał to podanie Wójtowicza, ale może się podobać, że 17-latek nie ma tutaj żadnych kompleksów, popędził lewą stroną, słabszą lewą nogą w pełnym biegu, celnie dośrodkował. Ja wiem, że ludzie, którzy no, oglądają się w telewizji Ligi Mistrzów, powiedzą, a cóż to takiego dla zawodowego piłkarza, że dośrodkował piłkę w pełnym biegu. No proszę wierzyć, że jesteśmy na trzecim poziomie rozgrywkowym nad Wisłą i takie rzeczy trzeba doceniać. Ale teraz niebezpiecznie pod bramką ruchu Chorzów, nie ma spalonego kałachur, piłka między nogami Bieleckiego, nie przeleciała, ostatecznie odbiła się gdzieś od ochraniaczy, ale uniósł chorągiewkę arbiter, sygnalizując pozycję spaloną. No ale trzeba powiedzieć, że to taki jeden z nielicznych wypadów w ostatnim czasie w wykonaniu gości i podniosło się ciśnienie fanom ruchu. No nie będę może używał słowa gdyby, bo to takie gdybanie nigdy nie da nam żadnych odpowiedzi. No niemniej jednak trzeba być czujnym, trzeba być bardzo uważnym w defensywie i pilnować tych korytarzy. No, gramy dwójką środkowych obrońców, a nie trójką, więc tego miejsca siłą rzeczy jest nieco więcej. No ale jak powiedziałem, pozycja spalona, więc tutaj gospodarzom się upiekło. Nic złego nie miało prawa się wydarzyć. Szukamy kolejnej szansy do budowy własnego ataku pozycyjnego. Do lewej strony, tam walka Kowalskiego z jednym z rywali. Znów używa gwizdka pan sędzia. Znów dopatrzył się faulu ze strony Chorzowian na rywalach. Mam wrażenie, że tych fauli i rzutów wolnych dla Olimpii jest odgwizdywanych dużo więcej. Być może to po prostu wynika z faktu, że gospodarze częściej przekraczają przepisy. Nie mam tutaj absolutnie zamiaru negować decyzji arbitra, ale taki jest fakt. Tutaj dużo, dużo częściej dochodzi do przewinień zdaniem arbitra ze strony fanów ruchu Chorzów. No i do tego stopnia teraz problem jednego z graczy gości, że jest potrzebna interwencja medyczna, wbiega pani fizjoterapeutka, do przebiegnięcia miała w zasadzie całą szerokość boiska. Problem jednego z graczy dość poważny, w związku z tym jest ta pomoc potrzebna. A tymczasem zawołany Bawolik przez trenera, także rozmowa z Kałachurem, jakieś instrukcje. Trener Tomasz Grzegorczyk ma jakieś swoje spostrzeżenia na temat gry Olimpii. Chce je przekazać swoim piłkarzom tak, żeby spróbować zaskoczyć defensywę ruchu. Mamy oczywiście nadzieję, że nikt na tym nie skorzysta. Jeszcze Kurbiel tutaj w rozmowie z trenerem i Kałachurem, a tymczasem wciąż opatrywany jeden z rywali. Nie widzę z dalszej odległości jego numeru. Jeśli miałbym strzelać, to trójka na plecach i Łukasz Sarnowski, ale poczekajmy jeszcze tutaj na to, aż piłkarz wstanie. Oby wstał, życzymy mu, żeby nic złego z jego zdrowiem się nie wydarzyło. Na razie wciąż ta przerwa
trwa, nie podoba się to kibicom. No i dla odmiany mamy też Kacpra Będzieszaka i Piotra Wyrobę w rozmowie z Janem Włosiem, asystentem Jarosława Skrobacza, a Skrobacz z kolei z Mokrzyckim. Jakieś dyskusje, a więc trójka piłkarzy Ruchu również uzyskała instrukcję od swojego szkoleniowca, co zmienić, co poprawić, jak rozgrywać akcję, a także co zauważyły być może sztab niebieskich w rozegraniu zespołu z Elbląga, jak Olimpia swoje akcje zawiązuje, co można na szybko zrobić, żeby się przed tym obronić. Na razie piłka na dobieg, dobry, szybki sprint Będzieszaka, nie panikował Kacper, teraz płaskie zagranie, też celne do Mokrzyckiego, od razu zagrana futbolówka do Szczepana, no i doczekaliśmy się, można powiedzieć, w końcu rzutu wolnego dla zespołu Ruchu. Faul na Szczepanie, taka walka o piłkę, próbował napastnik Ruchu plecami zastawić dostęp do niej Sienkiewiczowi, no i został przez Ukraińca przewrócony. Jak po grudzie idzie nam budowanie tych akcji, tych ataków pozycyjnych, no wynika to przede wszystkim z faktu, że przed nami takie dwa, czteroosobowe mury obronne, dobra organizacja gry zespołu z Elbląga, a także no jednak pewien delikatny schyłek formy Ruchu w ostatnim czasie, delikatny dołek widać po zespole, że ta piłka po ziemi toczy się nieco wolniej, te podania są też wymieniane w nieco słabszym tempie, ale w momencie, kiedy potrafimy grę przyspieszyć, kiedy zagramy na jeden, dwa kontakty, jak chociażby po dośrodkowaniu Marcina Kowalskiego, gdy Janoszka znalazł się w bardzo dogodnej sytuacji, no to gubi się obrona Olimpii, wtedy można to krycie zgubić, można uwolnić się spod opieki rywala, znaleźć się sam na sam z bramkarzem, w związku z tym, no nic tylko to powtarzać, nic tylko starać się częściej grać tę piłkę szybciej. Na razie jednak dość wolne tempo rozgrywania tych akcji ponownie oglądamy przy słonecznej, bardzo słonecznej, ciepłej dzisiaj, cichej 6, no taka typowo wiosenna, kwietniowa, można powiedzieć nawet majowa pogoda, aniżeli końcówka października, ale to dobrze, oczywiście wiemy jaką dysponuje Ruch Chorzów infrastrukturą, więc to, że jest słoneczko, że delikatny ciepły wiaterek, to tylko da plus dla frekwencji, dla samych kibiców, przyjemnie się odbiera to spotkanie, chociaż jeszcze przyjemniej byłoby, gdyby wynik uległ zmianie, wiadomo po której stronie ta jedynka chcielibyśmy, żeby się pojawiła, walczy o to Ruch, ale na razie bardzo daleko od bramki Dudka wyrastającego na razie po tych pierwszych 30 minutach spotkania na no, takiego cichego bohatera, bo dwie bardzo dobre interwencje, najpierw po strzale Kulejewskiego, później Janoszki, no i na razie to właśnie golkiper Olimpii może powiedzieć, że on swoją pracę wykonuje na 100%, chociaż i o Kubie Bieleckim niczego złego powiedzieć nie można, nawet w sytuacji, w której i tak ostatecznie odgwizdano opozycję spaloną, no nie stracił gola Bielecki, skrócił kąt piłki między własnymi nogami, do końca przepuścić nie pozwolił. No więc poradził sobie dobrze w tamtej sytuacji, choć jak mówiłem i tak był offside, a teraz Ruch traci piłkę, ta ląduje na aucie, a więc za moment trzeba będzie futbolówkę oddać przeciwnikom, już jest ona zagrana, Kurbiel, pokazuje się Kałachur, z lewej strony wejście Kałachura w pole karne, zagrana piłka o nogi Filipa Nawrockiego, no i będziemy mieli rzut rożny, za łatwo pozwolili teraz niebiescy dostać się Kałachurowi w okolice pola karnego. Mam wrażenie, że Ruchowi Chorzów bardzo dużo czasu, dużo energii tracą niebiescy na to, żeby dostać się w pole karne Olimpii albo w jego okolice, a gościom jakby teraz przyszło to bardzo, bardzo łatwo. Oby nie przełożyło się to na jakieś zagrożenie po tym stałym fragmencie. Jan Sienkiewicz, rzut rożny, krótko zagrany. Wróci piłka do Ukraińca, nie ma spalonego. Jest dośrodkowanie, raz jeszcze obite plecy, tym razem Marcina Kowalskiego i będziemy mieli kolejny stały fragment gry pod postacią rzutu rożnego. A więc znowu Sienkiewicz. Nie, jednak teraz piłkę zostawi chyba Kałachurowi. Ukrainiec, tak jest, Miłosz Kałachur, na krótkie rozegranie tam jeszcze zbiega jeden, no jeszcze mamy jedną zmianę, ostatecznie będziemy mieli wyrzut z autu, a nie rzut rożny i dlatego zejście Bawolika w boczne sektory. Widocznie ten piłkarz dysponuje dalekim wyrzutem, zobaczymy co przyniesie ta akcja gościom, miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj zagrożenia. Wybita piłka przez Wyrobę, poprawka Będzieszaka, środek połowy Ruchu, próba uderzenia w wykonaniu Klaudiusza Krasy. Bardzo nieudana na szczęście dla niebieskich i od bramki będzie zaczynał Jakub Bielecki. 34 minuta, powoli dobiega końca, 0-0 przy cichej, bliżej otwarcia wyniku, delikatnie bliżej mam wrażenie zespół Chorzowskiego Ruchu, ale jak na razie goli nie, zobaczyliśmy. Kulejewski, Nawrocki,
szeroko ustawieni Będzieszak z Kowalskim. Kowalski nawet nieco wyżej, teraz piłkę dostaje Wyroba. Januszka zszedł po piłkę. Uwikła się w dribbling, no i aut dla zespołu Ruchu Chorzów. Doping nie cichnie, nie milknie, cały czas fani wspierają zespół, patrzę też na sektor gości. No tam tylko po ruchach, w tak zwanej klatce można zauważyć, że trwa doping także dla przyjezdnych. Jedna flaga z napisem Olimpia, zastanawialiśmy się, ale to może za moment. Dobre podanie, jest Wójtowicz w polu karnym, płasko w szesnastkę. No i uprzedził Foszmańczyka wbiegający we własne pole karne Hubert Krawczun. No, można powiedzieć, że gdyby nie ta interwencja, no to miałby naprawdę niezłą szansę na otwarcie wyniku Foszmańczyk. 35. minuta spotkania, kolejny korner dla zespołu Ruchu Chorzów. Zejdzie po piłkę Piotr Wyroba. A więc znowu futbolówka, jeśli dośrodkowywana, to odchodząca od bramki, ale też tam pokazuje się do ewentualnego krótkiego grania Tomasz Foszmańczyk. Może więc taka wersja tego rzutu rożnego, zobaczymy. Chyba jednak mam wrażenie, będzie centra bezpośrednio w pole karne. Tak jest, miękko dośrodkowana piłka gdzieś na 5 metr, ale nikt z graczy w niebieskich koszulkach nie dofrunął do piłki. A tu jeszcze jedno starcie, no i Foszmańczyk wrócił na własną połowę, przejął piłkę, więc udało się ją Ruchowi odzyskać. Na razie ta gra destrukcyjna niebieskich, poza kilkoma drobnymi wyjątkami, epizodami, wygląda naprawdę całkiem przyzwoicie, całkiem nieźle. Zarzuty możemy mieć tylko trochę do liczby kreowanych okazji, ale może teraz Szczepan chciał tę piłkę zostawić Foszmańczykowi, nie udało się. Jeszcze tam jest Mokrzycki w pole karne. Szukał Wójtowicza, ale się nie udała ta sztuka. Jeszcze Będzieszak w takiej walce wręcz z rywalem. No i zahaczony gdzieś tam był Kałachur przez Będzieszaka. Odgwizdany rzut wolny. No ma dzisiaj problemy nieco Kasper Będzieszak w tym spotkaniu. Kilka takich zagrań nieco niepewnych, ale pamiętajmy, że dla popularnego Bendiego jest to dopiero pierwszy występ w tym sezonie w wyjściowym składzie, a więc to nie jest takie proste wejście do jedenastki po kilku tygodniach, wielu tygodniach, kilku miesiącach nawet, siedzenie na ławce, wejść do pierwszego składu i grać pierwsze skrzypce. A teraz ładnie Wójtowicz, znowu pole karne, dośrodkowanie blokowane przez Krawczuna. A według, gdybyśmy grali na stare, zażartuję takim powiedzonkiem z blokowisk, kto wie, czy arbiter nie wahałby się i podyktował rzut karny. No ale tym razem nastrzelona piłka gdzieś w okolice dłoni, jeśli w ogóle nastąpiła, no to i tak nie można było tutaj jedenastki podyktować. No ale jest kolejna szansa, mamy rzut rożny, tym razem Łukasz Janoszka, więc jeśli dośrodkowanie, to piłka dochodząca do bramki strzeżonej przez Mateusza Dudka. Zobaczmy, 37 minuta, jest dośrodkowanie, ale tym razem nie za dobre, nie najlepsze, prosto w ręce Dudka ta piłka trafiła. Krótko i szybko zaczął bramkarz gości. No ale ten pośpiech był złym doradcą dla zespołu Ruchu, zespołu Olimpii, bo zespół Ruchu przejął piłkę. Będzieszak, Mokrzycki, teraz Foszmańczyk, wraca piłka do Będzieszaka, więc taki trójkąt mieliśmy przed momentem. Teraz zmienił stronę zespół niebieski, przez Kulejewskiego do Kowalskiego ta piłka, wróci z powrotem do stoperów. Cała drużyna Olimpii na własnej połowie, taki czteroosobowy mur obronny, potem druga linia złożona z piłkarzy grających w pomocy. No i z przodu jeszcze dwójka presujących zawodników. A teraz poważny błąd Kulejewskiego, zagranie w poprzek boiska, przejęta futbolówka przez Sienkiewicza. Jeszcze biegnie za nim Mokrzycki, no wstępnie ta akcja została przerwana, więc można może jeszcze nie bić brawa, ale pochwalić Mokrzyckiego za asekurację, ale też bardzo zganić Kuleja. A tymczasem mamy celne uderzenie, byłoby gdyby nie stanął na linii strzału Mokrzycki. Po tym uderzeniu, próbie uderzenia Piotra Kurbiela, piłka wychodzi na rzut rożny, a więc no bura, i to bura przez wielkie B dla Kuleja. Pamiętamy ten mecz z Wisłą Puławy, kiedy to popełnił dużą wpadkę Kulejewski, zagrał piłkę klatką piersiową do Bieleckiego za krótko, nie zauważył, że za plecami czai się jeden z rywali, konkretnie Bartosiak tę piłkę wówczas przejął i zrobiło się bardzo, bardzo wówczas niekorzystnie, bo Ruch stracił trzecią bramkę. Tymczasem dośrodkowanie w szesnastkę niebieskich, Będzieszak dobrze we własnym polu karnym. Jeszcze Foszmańczyk próbował z piłką zabrać się Wójtowicz, jeszcze do niego podanie, ale niezbyt dokładne od Szczepana. No i nie uda się wykorzystać faktu, że Ruch tutaj miał przewagę liczebną w tej kontrze, że sporo zawodników gości powędrowało w pole karne Ruchu przy tym rzucie rożnym i można było nadziać zespół gości na szybką kontrę. Zabrakło tutaj dokładności przy tym podaniu Szczepana.
Będzieszak z autu do Mokrzyckiego. Ten wzdłuż linii, jest tam Szczepan, znowu wzięty rywal na plecy. Próba wejścia w dribbling przez Mokrzyckiego, ale dobrze to Kałachur zatrzymał. I teraz lewą stroną nakręca atak Olimpii. Kałachur właśnie zagra pewnie do lewej strony, tak jest, tam Sienkiewicz. Dośrodkowanie w pole karne, w pustą strefę. Kowalski nie najlepiej na linię pola karnego. Jeszcze uderzenie! Mamy rykoszet! Strzelał grający z dziewiątką Marcin Bawolik. No zaczęło się to od złego wybicia piłki głową przez Kowalskiego. No i strzelał gdzieś mniej więcej z 15, może 16 metrów. Właśnie Marcin Bawolik. Na szczęście po tym rykoszecie piłka nie wpadła do bramki Bieleckiego, tylko wyszła poza plac gry. A więc mamy kolejny korner dla przyjezdnych. 40 minuta na zegarze. No i trzeba znowu dobrze ustawić się we własnym polu karnym w okolicach pola bramkowego i nie dopuścić rywali do oddania strzału. Mamy wrzutkę, no i teraz zabiera się z piłką Wójtowicz. On sama przeciwko niemu, trzech rywali, wchodzi w dribbling na lewą nogę Wójtowicz, no ale za chwilę tam wyrósł jak spod ziemi kolejny obrońca, konkretnie wracający za akcją Bartłomiej Danowski. No i ta próba indywidualnej akcji Wójtowicza nie mogła się po prostu udać. Taki obrazek, w którym to ruch oddał nieco inicjatywę gościom. Ci mieli stałe fragmenty, mieli kilka swoich momentów. Teraz przy piłce obrońcy Olimpii długie podanie za plecy Kulejewskiego. Walczy z nim Kulej. Mówię tutaj o Kurbielu. Jeszcze podbiegł w tę strefę Nawrocki i wybił piłkę głową na rzut rożny. A więc mamy taką powtórkę z Pruszkowa, można powiedzieć. Tam również był taki dość schematyczny pomysł z Nicza, więc granie piłek w kierunku obrońców ruchu i taki w ciemno atak napastników pruszkowskich, czy to na Kulejewskiego, czy na Dyra, czy na Nawrockiego. Ci, zwłaszcza Nawrocki, mieli dużo problemów z ustawianiem się do tych długich podań. No widać, że wyciągnął wnioski trener Grzegorczyk i próbuje robić to samo, co nasz rywal sprzed tygodnia, więc wystrzeliwać te piłki na walkę. Teraz piąstkowanie Bieleckiego, skuteczne, ale Januszka nie najlepiej. Nie, to Foszmańczyk, przepraszam. Mamy piłkę w posiadaniu Olimpii w okolicach naszego pola karnego. Kałachur, bieg na obieg Danowski, jest jednak wrzutka w pole karne. Próbujemy ją, mówię o piłce oczywiście, wybić teraz poza strefę rażenia. No na razie się udało akcję daleko odsunąć od własnej bramki. João Guilherme grają teraz przez prawą stronę. Tam pojawi się Bawolik w dribblingu, obok niego Kowalski. Jeden na jeden w narożniku boiska. Pewnie będzie chciał tutaj Bawolik zagrać o nogi rywala. No na razie Mokrzyckiego ograł. Pojawił się tam jeszcze raz Kowalski, ale nie udaje się piłki odzyskać. Wypychają co najwyżej niebiescy rywali. Teraz Guilherme. Ale piłki nie udaje się odzyskać. Danowski. No, spod narożnika boiska, spod chorągiewki, aż do własnego bramkarza teraz wycofali piłkę zawodnicy Olimpii. Z jednej strony można więc powiedzieć brawo niebiescy, ten pressing i to ten doskok, to dojście no, zmusiło rywala do wycofania piłki o dobre 80 metrów pod własną bramkę, ale z drugiej strony no, tej piłki nie udało się odzyskać, a więc odbiór na minus, ale doskok ok. A tymczasem walka Wójtowicza, który troszkę odżył po tym przejściu na lewą stronę boiska. Zebrał teraz brawa Chorzowski, 17-latek wychowanek ruchu Chorzów. No co prawda piłki nie przejął, nie było tutaj ani strzału, ani dośrodkowania, ale sama próba i taka nieustępliwość Wójtowicza, młodego piłkarza, podobała się trybunom. Od dłuższego czasu trwa takie ustawienie z Łukaszem Janoszką na prawym skrzydle, no i z Wójtowiczem na lewym, a więc ta roszada tych piłkarzy na razie utrzymana, że tak powiem, w mocy przez trenera Skrobacza. Około 2 minut do końca pierwszej części spotkania. Być może pan Tarnowski zechce doliczyć jedną minutę więcej. Raczej nie sądzę, tutaj wielu przerw nie było, choć też powiedzieć, że gra jest płynna, nie można. Raczej wiele takich drobnych fauli, kilka przerw spowodowanych urazami, więc myślę, że takie 60 sekund to realna wartość, jaką wkrótce zobaczymy na tablicy świetlnej. Na razie jednak oglądamy kolejną próbę ataku pozycyjnego w wykonaniu gości. Kałachur, dobre dojście Będzieszaka. No i teraz piłka opuściła boisko i będziemy mogli zacząć z boku w wykonaniu ruchu Chorzów. Za moment stały fragment. 44 minuta. Będzieszak zamarkował wyrzut z piłki do tyłu, do Nawrockiego. Mało ruchu z przodu. Znalazł się jednak jeden ze śmiałków, konkretnie Łukasz Janoszka. Będzieszak. On teraz zmienia stronę do lewej, tam jest Kulejewski, ale zanim Kulej tę piłkę zgrał sobie klatką piersiową, to już zdążyli ustawić się zawodnicy w żółto-białych strojach i
No nie będzie tego elementu zaskoczenia. Znowu wszystko trzeba mozolnie zacząć budować od początku. Mokrzycki, krosowe zagranie do lewej strony, celnie. Klatką piersiową piłkę sobie przyjął Marcin Kowalski. Pokazał się znowu Wójtowicz. Troszkę to podanie zagrane nie w tę strefę, ale dla bezpieczeństwa Sarnowski wybił piłkę poza plac gry, a więc gdzieś na wysokości schyłku pola karnego, gdzieś na 17 może metrze mamy piłkę z autu. Już wyrzuconą. Kowalski zamarkował dośrodkowanie. Teraz centra Kowalskiego. Nikt strzału jednak nie oddaje. Wybijają piłkę goście. Przejmuje ją Bawolik, ofiarność Kulejewskiego popłaciła, jeszcze jedna centra w pole karne Olimpii, ale pierwszy obrońca Sarnowski futbolówkę wybija i teraz z kontrą może ruszyć zespół Olimpii. Środkiem rozpędzają się goście, z lewej strony pojawił się Kałachur, do niego to podanie. Danowski znowu biegnie na obieg, czy dostanie piłkę z powrotem? Tak, tutaj odbił się jeszcze od Janoszki, no mam wrażenie, że absolutnie tutaj nic nie było, że wpadł po prostu w Łukasza Janoszkę zawodnik Olimpii. No oczywiście innego zdania jest zespół Olimpii, innego zespół Ruchu Chorzów i jego kibice. No fakt jest taki, że władzę i gwizdek ma pan Tarnowski, skoro go użył, skoro pokazał na to miejsce, w którym doszło do starcia, no to znaczy, że będziemy mieli rzut wolny dla Olimpii. Ostatnia akcja być może tej pierwszej części spotkania. Będziemy mieli za moment informacja, o ile ta pierwsza połowa, jeśli w ogóle zostanie przedłużona, ale najpierw dośrodkowanie. Chętni no to są Sienkiewicz i Kałachur, zobaczymy, które jest tej dwójki. Jednak Ukrainiec, jest centra, nie ma strzału, ale też nie najlepsze wybicie ostatecznie. Piłka spadła pod nogi Mokrzyckiego, rusza z kontrą Ruch Chorzów. Foszmańczyk na wolną strefę, na dobieg do Wójtowicza, ten się bardzo tam rozpędza. No ale świetna interwencja Klaudiusza Krasy, bardzo dobre zachowanie tego obrońcy, powrót we własną strefę defensywną i, no i był szybszy, szybciej wywalczył sobie dobrą pozycję, no i piłkę spod nóg rozpędzającego się Wójtowicza wybił. Nie widziałem informacji o doliczonych sekundach, tymczasem pierwsza połowa, ten regulaminowy czas już dawno się skończył, mamy 40 już w zasadzie 7 minutę spotkania, gramy jeszcze, a więc może się ja delikatnie zdrzemnąłem, a może sędzia zapomniał spojrzeć, którą to mamy już na zegarku. Tak czy inaczej gramy, wyroba. Nawrocki, Kulejewski, pokazuje się Foszmańczyk, po ziemi teraz Ruch operuje piłką, a więc można powiedzieć, że gra swoją piłkę, Mokrzycki, kółeczko wokół dwóch rywali, nie stracił piłki, no ale mógł tylko zagrać do tyłu, a więc no przestrzeni tym podaniem na pewno nie zdobył. No i teraz zagranie od Piotra Wyroby, na klatkę piersiową obrońców i strata. Rusza z kontrą zespół Olimpii. Kurbiel, 1-1 z Nawrockim, pozwala mu Nawrocki wejść w pole karne, nie wiem dlaczego. Jeszcze podanie do Bawolika, ten sobie szuka miejsca, przekładać chciał piłkę na prawą nogę. No i przejęcie piłki przez Ruch, ale za moment gwizdek arbitra po raz ostatni w tej pierwszej części spotkania, a więc 0-0. No nie jest to specjalne zaskoczenie. Wiemy o tym, że zespół Chorzowskiego Ruchu to drużyna, która ma swoje problemy w ostatnim czasie, a dodatkowo Olimpia traci mało bramek, spotkania z udziałem tego teamu są często zamknięte, a więc takie 0-0 do przerwy raczej nikogo nie powinno dziwić, co nie oznacza, że kogokolwiek zadowala, co to nie. Mamy wszyscy nadzieję, że w drugiej połowie bramkę, co najmniej jedną dla zespołu z Cichej 6 zobaczymy. Na razie musimy na to jednak poczekać. Najbliżej był Łukasz Janoszka. Ładna akcja, zagranie do lewej strony, dośrodkowanie bez przyjęcia piłki przez Marcina Kowalskiego. Uwolnił się spod krycia Ecik, no ale jego główka z kilku metrów została najpierw obroniona przez Mateusza Dudka, a później bardzo dobrze zachował się raz jeszcze Dudek, stając na drodze Ecika i uniemożliwiając otwarcie wyniku. Goście mieli swoje momenty, ale nie zagrozili bramce Jakuba Bieleckiego na poważnie. Można więc powiedzieć, że jest to taki remis do przerwy z delikatnym wskazaniem na Ruch Chorzów, ale bardzo, bardzo delikatnym wskazaniem. No i na pewno nie możemy tutaj powiedzieć, że Olimpia przyjechała się bronić. Mają swój pomysł na ten mecz, próbują kontrować. No i spotkanie absolutnie cały czas stoi otwarte. Spotkanie cały czas może potoczyć się w obu kierunkach, a więc nie dość, że trzeba poprawić grę w ofensywie i poszukać bramki, to dodatkowo trzeba być bardzo czujnym w grze destrukcyjnej, bo inaczej może to się źle skończyć. Tymczasem tyle z pierwszej połowy, 0-0 przy Cichej. Ja Państwa zapraszam na krótki przerywnik filmowy i słyszymy się za kilkanaście minut, wtedy kiedy rozpocznie się druga część tego spotkania.
Ale zanim zobaczysz wieści z strefy, to łapka w górę, subskrypcja i komentarze mile widziane. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Z grzyba. Teraz dlaczego jakie to będą wieści? Wieści z grzyba? Dlaczego nie wieści z grzyba? Właśnie, to jest taki paradoks, że z jednej strony czuje się smutek, z drugiej strony czuje się radość jednocześnie, prawda? Z jednej strony czujemy sentyment, bo pożegnaliśmy naszego grzyba, naszego wspaniałego, przytulnego, z tradycjami. Wiecie, ile w ogóle grzybek był tutaj na tej strefie? Bo ja wiem. Byliśmy tutaj z grzybkiem przez 11 lat. Przez 11 lat on funkcjonował. Przez 11 lat sprzedawaliśmy w nim gadżety dla Was, przez 11 lat zapisywaliśmy Was na wyjazdy, spotykaliśmy się tutaj i był nieodłączną częścią stadionu i całego naszego świata kibicowskiego. I ten grzybek, rozpadający się już niestety, no musieliśmy go pożegnać właśnie między innymi dlatego, że nie przetrwał. Podłogi nie przetrwały, ściany nie przetrwały. A siłą Was, kibiców oraz fanklubów zagranicznych, postawiliśmy tą oto nową strefę, która tak piękna z zewnątrz jak grzybek chyba nie jest w kształcie, natomiast jest piękna, estetyczna w kolorze, natomiast ma bardzo dużo zalet, których grzybek nie miał wewnątrz. I o tych zaletach będę chciał Wam poopowiadać. W przeciwieństwie do naszej poprzedniej strefy kibica, czyli naszego popularnego grzybka, co zauważasz pierwsze, jak wchodzisz do nowej strefy? Jest jasno. Że jest jasno, jest przestronnie, jest wysoko, nic ci, wiesz, nic cię nie ogranicza w żaden sposób, nie ma żadnej kopuły, która buduje takie poczucie ciasności, tylko jest jasno, wszystko jest widoczne. Przede wszystkim nasze produkty, które Wam oferujemy, nie są ułożone w szafach gdzieś za dużym, wysokim kontuarem, za którym my też byliśmy schowani, tylko teraz masz taką fajną kostkę przestronną, masz tą część, w której jesteśmy my dla Was, gdzie wszystko odpowiadamy, a cała strefa produktowa jest wystawiona tak, że każdy sobie może przejść, nie musi czekać na to, co my tam powiemy, gdy jest nas dwóch, trzech, a klientów jest więcej, tylko każdy może sobie przejść w alejkę i poszukać rzeczy, pooglądać, dotknąć, sprawdzić wszystkie te rzeczy, które go interesują w danym momencie. Oprócz tego, że wszystko jest tutaj ładnie widoczne, rzuciła mi się w oczy jedna rzecz od razu. Ciach. Wiesz, co to jest? No myślę, że pościel. No jest to pościel, tylko wiesz co, jest to o tyle dla mnie nowość, że pościel my mieliśmy od 7 lat identyczną, zawsze tą samą. A teraz przychodzę sobie, po dłuższej przerwie wpadam i mamy zupełnie nowy wzór pościeli. I to chcę Wam wszystkim powiedzieć, bo gdy była tutaj jedna klientka 2 tygodnie temu, chcąc jej sprzedać nasz stary wzór pościeli, niestety nie znalazłem go, bo się okazało, że się już skończył i powiedziała mi, że nie wiem, kiedy będzie następny. A tymczasem już od razu mamy nowy wzór pościeli z piękną nową erą, w pięknym błękitnym kolorze, z białymi wstawkami i tą pościel na pewno chcę Wam polecić. Tuż obok pościeli znajdujemy kubki. Z tego, co ja zauważyłem, od mojej ostatniej wizyty przybyły kubki czarne. No się zawsze mówią, czemu czarne, nie niebieskie? One nie są czarne, one są czarne. Wiesz co, no ja nie wiem, Karina, dlaczego te kubki są czarne? Bo są magiczne. Chcecie zobaczyć? Są coś fajnego. Dla tych, co będą kupować, to nie są czarne kubki. Nie, ale kozak, naprawdę, powiem Ci, że naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać, bo widzę ten kubek pierwszy raz i ten tutaj, Ruch Górny Śląsk, jest no ogień, naprawdę, mnie się mega podoba. A mi się podoba coś ten One Love. Ten, ja Ci powiem, dlaczego taki... ten mi się podoba, bo będąc tutaj w strefie... Czy oba są fajne? 2 tygodnie temu zwróciłem uwagę właśnie na tamtą koszulkę, która jest po drugiej stronie, przejdźmy może do niej. Ja nie ukrywam, że ja lubię takie czysto graficzne rzeczy. Tutaj naprawdę, zobacz, tak naprawdę tylko 3 kolorami masz zarysowany całkiem fajny kształt gościa, który trzyma szalik. Właśnie chciałbym, żeby tych szalików było jak najwięcej na stadionie. Jaki to jest fajny efekt, nie? Tym bardziej, że pod koniec meczu zawsze w 88 minucie śpiewamy hymn, tak? Tak, i właśnie to jest ta sama grafika teraz na tym kubku, natomiast nie ukrywam, że naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać i jestem mega miło zaskoczony, bo te kubki są naprawdę kozackie. Mnie się ten podoba, bo nie przypuszczałem, że efekt
gorącej wody może tak wiele barw narysować. No, że można to aż tak kolorystycznie oddać. A więc poznając strefę kibica i to, co w niej przyszło razem z wami po dłuższej przerwie, zauważam, że Ruch ma nową kawę. Już nie taką nową. No już nie taką nową, ale widzę, że jest kawa ziarnista, kawa mielona, natomiast mnie się mega podoba to, że one są te kawy w puszkach, tak? Czyli później możesz sobie dokupić zwykłą w torebce, dosypać, a puszeczka sobie dalej będzie na półeczce pięknie prężyła naszą erkę. Przecież do takich puszek możemy włożyć melisę, szałwie, czystek, rumianek, miętę, herbaty owocowe i każdy rodzaj może mieć przecież swoją odrębną puszeczkę. Zachęcamy do jak największej ilości puszeczek. Co możemy znaleźć dalej? O, to mi się podoba. No, ciach. To jest hit, nie? Ostatnich czasów. Wiesz co, no powiem ci w sam raz, żeby przykryć moją łysinę, no. No Tadziu, nawet fajnie wyglądasz. No i wiesz co, i powiem ci, że bardzo dobrze się w tej czapce czuję. Ta druga ma nieco żywszy kolor, jak widzisz. Natomiast ja uważam, że motyw 1920 na takim grubym hafcie naprawdę świetnie wygląda, a mamy go kontynuowany, ten motyw, tutaj na nerce. A jest to motyw, który jest też bardzo dobrze znany z naszych bluz. O, proszę. Mamy ją tutaj w wersji, co prawda, chyba dziewczęcej, ale ja ten motyw bardzo, bardzo lubię. Zresztą no, mam też taką bluzę. Wszyscy chyba w klubie mają. Chciałbym się skupić na tych grafikach, choć tą już doskonale znacie. Ja ją mam w domu. Ty ją masz w domu, ja? Ja też znam pora takich, co ją mają w domu, wiesz? Ale chciałem ci pokazać te grafiki, ponieważ przyjechały do nas do klubu dosłownie chyba w tym tygodniu, zupełnie nowe, ale moim zdaniem doskonałe. Ja spróbuję tu wywlec wszystkie do ciebie. Pierwsza... Ojejku, no to jest z Raduni, ze Stężycy. No pierwsza takim zabarwieniu kibicowskim, ale jeżeli się zbliżysz bliżej, a twój aparat na pewno pokaże to z fajną jakością, zobaczysz, że to jest naprawdę doskonały niebieski kolor, a jakość wydruku tych flag jest naprawdę też bardzo, bardzo wysoka. Natomiast jak ta jakość się prezentuje, to ja ci znajdę inny obrazek. Ale to jest sztos, to ja tego nawet nie widziałem. Wiesz co, jest to proste zdjęcie, bo jest to grafika koszulki meczowej, no. Czyli można by powiedzieć, że takie zdjęcie produktowe. Natomiast na tej imitacji płótna, bo to raczej chyba winylowe jest, ten wydruk jest naprawdę doskonały. Myśmy przez długi, długi czas szukali kogoś, kto by nam dobrze uszył maskotkę Adlera. Te prototypy, które do nas wpadały, no miały różne... Adler nie akceptował tego. Różne miana, niektóre wyglądały jak Mefistofeles nawet, żółty. Natomiast ten wyszedł bardzo fajnie, bardzo zgrabnie. Jest go tutaj mnóstwo. Jest fajny, pluszowy, miękki. W fajnych rozmiarach, bo nie jest taki ani za mały, ani za duży. No. Zobacz, gdybyś był dzieciątkiem, no co, nie ucieszyłbyś się? No pewnie, żeby się ucieszył. No i właśnie to widać, że te bajtle no, śmigają z tymi... Nie, no to jest hit, to jest autentycznie hit. Tutaj praktycznie większość dzieci, które się przewijają przez stadion z tymi adlerkami od nas wychodzą. To jest też świetny prezent. Także my te adlerki polecamy. Jak widzicie, całe stadko adlerków sobie tutaj czeka na was. A jeżeli ich tutaj braknie, to następne już się wykluwają. Natomiast jeżeli już jesteśmy przy takich miękkich, fajnych pluszakach, to patrz, tego nie było. Dotknij. No, inny, zupełnie inny materiał. Zupełnie inny materiał, nie? Aksamitek, mięciutki, przyjemny. To już się fajnie przytula. Ja powiem ci, to się świetnie przytula i ja jestem przekonany, że moja Zuza będzie zachwycona. Ona uwielbia. Moja Zuza, przypomnijmy, to kotek. No tak. Słuchajcie, bardzo fajny soft shell. Świetna kurtka, naprawdę. A ostatnio chyba w komentarzach, czekaj, Moplik. Napisał, że fajnie by było, gdyby była wiatrówka z Ruchu. No to ja ci powiem, to ja mam coś chyba więcej niż wiatrówkę, bo mam taką oto kurtkę, która chroni przed nie tylko wiatrem, ale też pozostałymi niefajnymi warunkami atmosferycznymi. Ja się tak ogram od tyłu, nie ogram. No, ograj mnie od tyłu. No właśnie, tu jest haft, tak? Traktowany napis Ruch Chorzóws. Tak. Tu się no, ładnie prezentuje na tym. Przede wszystkim, wiesz, no doskonały niebieski kolor, tak? Wszystkie kieszenie są na zamkach, które też chronią przed przemakaniem. Więc to jest konkret, szczególnie na tym naszym pięknym, cudownym skansenie, na który przychodzi nam czasami w różnych warunkach oglądać mecze. Ja myślę, że taka kurtka się sprawdzi ekstra, a też z pozycji twojej, czyli kręcenia obiektywu, będzie to świetnie wyglądało na trybunach, bo naprawdę ten kolor jest doskonały.
Widzę, że ty dalej w konkretach siedzisz. No. Nie rozdrabniasz się. No dobra, to ja zamykam kurtkę i pokażę wam, na jakim konkrecie skupił się Ascet. Ascet przede wszystkim skupia się na WRC. Jesteś członkiem? Oczywiście, że masz tak. Opłacone składki? Oczywiście, że tak. Na pewno? Mam zapytać Grzesia? Zapytaj Grzesia. No to jak zapytał Grzesia. Natomiast no faktycznie mamy tutaj kolekcję łączoną tych gadżetów z WR-kiem. To są również, to są podusie, to są kubki, to są na pewno smycze gdzieś tutaj. Nie wiem w którym miejscu w tej chwili, ale znajdziemy na pewno. Natomiast jest też bardzo fajna bluza. Tak, ja ci powiem, że pójście w te hafty, no naprawdę świetny, świetny efekt. Ta R-ka jest naprawdę też, jest piękne nasycenie tego niebieskiego naszego, ale i ten złoty WR bardzo dobrze tu. Dlaczego zachęcam was do przymierzania? Zachęcam was do przymierzania, dlatego że mamy przymierzalnię. W Grzybku nie mieliśmy, a tu mamy przymierzalnię. No to chodź, ja wam pokażę. Jest co prawda jedna, ale jest, można sobie do niej wejść, można się schować przed całym światem. I syblec się można. Siach, można się syblec. Czekaj, już wyjdę w tej bluzie z R-ką. O. No i zobaczmy. Wiesz co ci powiem, że ta L-ka to tak kurde. Fajna, fajna. Ma haft z tyłu? Ma haft z tyłu. A tam ma z tyłu, na tym hafcie pokaż. Stowarzyszenie Kibiców Ruchu Chorzów Wielki Ruch. No, no to ja ci powiem, że tą bluzę można nosić z dumą i zadowoleniem na pewno. Ale trzeba być członkiem Wielkiego Ruchu. I mieć opłacone składki. Tak. Wtedy ta bluza wykrywa, nie? Wiesz, w momencie, w którym nie spłacasz składek, ona momentalnie przemaka. O. Wraz z debiutem nowej strefy zadebiutowały też polówki. Bardzo dobre jakościowo, bo to jednak jest Bytom czy Wistula. Tutaj możecie znaleźć. Co mi się podoba na tych polówkach? Znowu doskonałej jakości haft, tak, z gwiazdką. Naprawdę, powiem ci, że nasycenie tego błękitu, no ja się cały jaram. Bardzo dobrze wygląda biała. Ale te granatowe, czy taki przybrócony granat, one też świetnie wyglądają, jak i zwykły szary. Powiem ci, że ta R-ka wyhaftowana w tym błękicie naprawdę świetnie się prezentuje na każdej z nich. A jeżeli jesteśmy przy koszulkach, to przejdźmy tutaj dalej. Ostatnio dużym powodzeniem, tak dużym powodzeniem, cieszy się koszulka błękitna z R-ką niebieska, z R-ką tutaj z lampasami z boku. Cieszy się tak dużym powodzeniem, że już nie mamy pełnej rozmiarówki. A czy ona będzie, to trzeba zapytać Kariny. Będzie na pewno, my są ruch. My są ruch, będzie no. Na pewno. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Ponownie jesteśmy przy cichej 6, za moment początek drugiej połowy spotkania. Na razie po pierwszych 45 minutach Ruch Chorzów remisuje z Olimpią Elbląg 0-0. No można było żałować przede wszystkim sytuacji, w której znalazł się Łukasz Janoszka. No miejmy nadzieję, że przysłowie o tych zmarnowanych sytuacjach, które w piłce lubią się mścić, nie będzie dzisiaj w użyciu. Jeżeli chodzi o zespół z Elbląga, no to pokazali swoją piłkę, bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Nie widać jakoś specjalnie braku dwóch środkowych obrońców podstawowych, czyli Wengera i Piaseckiego, którzy dzisiaj wypadli za kartki. Wręcz przeciwnie, trzeba powiedzieć, że to jest zespół, który prezentuje się bardzo dobrze, bardzo solidnie, dobrze zorganizowany. No i to, że nie dał sobie wbić bramki w pierwszych 45 minutach, no myślę, że nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Ale mamy cały czas wiarę w to, że uda się jeszcze to spotkanie zakończyć po swojej myśli. Za moment początek drugiej połowy, oba zespoły bez zmian, choć ta roszada na skrzydła, która nastąpiła w trakcie trwania pierwszej połowy pomiędzy Wójtowiczem a Janoszką, została utrzymana, ale może po kolei. W bramce Bielecki, od prawej strony Będzieszak, Nawrocki, Kulejewski i Kowalski, z prawej strony pomocy Janoszka, w środku Mokrzycki, oczywiście i Wyroba, i z lewej strony Wójtowicz, z przodu Foszmańczyk i Szczepan. Goście w bramce Dudek, w obronie Sarnowski, Czarny i Krawczun, w drugiej linii Gierme oraz Danowski jako wycofani pomocnicy, i później taki czteroosobowy blok to Marcin Bawolik, często też wchodzący w linię napastników, Klaudiusz Krasa, Jan Sękiewicz i Miłosz Kałachur. No i z przodu jeszcze można powiedzieć Piotr Kurbiel, taki najbardziej wysunięty piłkarz, choć tak jak powiedziałem, często go uzupełnia w tej roli Marcin Bawolik. Druga połowa od autu zespół Olimpii. Pierwsza próba, Danowski szukał Bawolika tym podaniem głową. Na szczęście dobrze tam się pojawił jeden z naszych przeciwników. A ja tymczasem dostałem informację na temat frekwencji na dzisiejszym spotkaniu, nieco wcześniej niż zwykle. No i można powiedzieć, że nosy i dedukcja mnie nie zawiodły. 5000
852 osoby przewędrowały dzisiaj na Cichą, a więc blisko szóstki z przodu, całkiem niezły wynik. Myślę, że ta ładna pogoda jesienna, która dzisiaj przy Cichej w Chorzowie, słońce, ciepło, skusiła wielu fanów. Mamy nadzieję, że za tydzień również będzie Was tyle, a może jeszcze więcej. Przypomnę, Ruch tym razem dwa spotkania rozegra na własnym boisku z rzędu, dziś z Olimpią, a za tydzień już nie o 15, a o godzinie 18 spotkanie ze Śląskiem 2 Wrocław, mecz z rezerwami tego zespołu, nie będzie transmitowany na antenie Telewizji Polskiej, a więc jeśli chcecie zobaczyć w akcji Ruch, to po prostu przyjdźcie na stadion. Bilety można już kupować od kilku dni, są w sprzedaży również na to spotkanie za tydzień, tak więc mamy nadzieję, że to 5852 widzów zostanie pobite za tydzień. Na razie jednak skupmy się na tym spotkaniu, bo wynik meczu z Olimpią również wpłynie na zachętę kibiców, aby przyjść na kolejny mecz. Na razie w ataku pozycyjnym Olimpia Elbląg próbuje się tam przedrzeć Bawoli. Jeszcze jedna próba zakończona wybiciem piłki poza linię końcową i zacznie od bramki Jakub Bielecki. Nie nękany specjalnie mocno w pierwszej połowie, raz sam na sam znalazł się z nim Kałachur, ale wygrał ten pojedynek Bielecki, choć i tak była pozycja spalona. Natomiast poza tym to żadnych tutaj celnych, groźnych strzałów na jego bramkę nie oglądaliśmy. Miejmy nadzieję, że będzie tak nadal. 48 minuta, no i Nawrocki przy piłce. Przez boiska do Bartka Kulejewskiego, czeka ustawiony skrajnie Kowalski, dostaje podanie, ale natychmiast doskok Gierme, a więc trzeba tę piłkę z powrotem oddać obrońcom. No brakuje tutaj trochę ryzyka moim zdaniem w grze Ruchu Chorzów, gramy zbyt asekurancko, zbyt poprawnie, zbyt wymuskane są to podania na zasadzie, przede wszystkim, żeby nie popełnić błędu. No w ten sposób terenu się nie zdobywa, trzeba w piłce trochę ryzyka podjąć. Ja wiem, że łatwo się mówi, że nikt nie chciał być tym, który straci piłkę jakimś nieodpowiedzialnym zagraniem, no ale granie na takie 0 do 0 to też chyba nie jest metoda. Może Ruch po prostu taką cierpliwością i takim podejściem stonowanym znajdzie swoje okazje. Może teraz właśnie jest z prawej strony Janoszka, przełożył sobie piłkę na lewą nogę, szuka, ale nie wiadomo kogo za bardzo, bo w tej strefie nikogo nie było, ale zgarnął jeszcze futbolówkę Mokrzycki. Jest Szczepan, zostawia piłkę i Foszmańczykowi, a ten uderza zewnętrzną częścią stopy, w zasadzie to prostym podbiciem. Lewą nogą piłka wędruje w sam środek bramki strzeżonej przez Mateusza Dudka. Do statystyk ten strzał celny Foszmańczyka w 49 minucie, ale nic ponadto. No ale od czegoś trzeba zacząć. Mówiłem o tym, że brakowało trochę ryzyka, trochę takiego pozytywnego szaleństwa w atakach Ruchu Chorzów. No to teraz troszkę ten krytyczny osąd z mojej strony został zgaszony tym, że Ruch właśnie cierpliwie, bez ryzyka rozegrał akcję i stworzył sobie celną okazję do celnego strzału, a więc można powiedzieć, że ta metoda cierpliwości popłaciła. Janoszka. Dobrze Ruch zachował się w fazie obronnej, ale ucierpiał tam jeden z piłkarzy, to bodajże jest, no, próbuje dojrzeć, który to z piłkarzy, nie wiem, czy nie Piotr Wyroba leży we własnym polu karnym, na pewno to żaden z pary stoperów, nie Kowalski, nie Nawrocki, nie Kulejewski, chyba Wyroba, chyba dwie jedynki na plecach, no to oznaczałoby problemy, nie ma dzisiaj Tomka Neugebauera, który jest chory, życzymy Tomkowi oczywiście szybkiego powrotu do zdrowia, do tego, żeby mógł od poniedziałku wznowić treningi, to wtorku w zasadzie z drużyną i być gotowy na kolejne spotkanie. No i co, jeżeli tutaj będziemy mieli problem z Wyrobą, trzeba będzie sięgnąć po rezerwowego, ale musi to być młodzieżowiec, przypomnijmy, a więc albo Jakub Siwek, albo Jakub Nowak, albo Mateusz Wojtek, no cała ta trójka może grać na pozycji Wyroby w środku pola. No i cała trójka ma ten status młodzieżowca, ale miejmy oczywiście nadzieję, że z Piotrkiem Wyrobą wszystko w porządku. Na razie Filip Czapla udziela mu medycznego wsparcia, leży wciąż Wyroba we własnej szesnastce. No i czekamy na decyzję, czekamy na informację od sztabu medycznego, czy będzie potrzebna zmiana, czy też Wyroba będzie w stanie kontynuować grę. No nie wiemy, czy to problem mięśniowy, czy to jest jakieś zbicie, stłuczenie w walce z rywalem, czy może skręcenie stawu. No, zagadek jest wiele, tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. Miejmy nadzieję, że za chwilę na to pytanie odpowiedź poznamy. Na razie jednak no, na tyle udało się postawić na nogi Wyroby, żeby ten mógł zejść te 2-3 metry z własnego pola karnego poza boisko i tam trwa kontynuacja tej interwencji medycznej. Na razie więc Ruch w dziesiątkę, na razie więc nie wiemy, czy Wyroba wróci do gry, a na razie para stoperów, czyli Kulejewski i Nawrocki. Teraz do prawej strony podanie do Będzieszaka.
Nawrocki, no taka koronka można powiedzieć przez obrońców. Oj, teraz podniósł tam ciśnienie i piłkę w górę Bartek Kulejewski. Zagrał na wysokości kolan piłkę w światło bramki do Bieleckiego. Na całe szczęście Kuba wykazał się tutaj stoickim spokojem i nie panikował. Dobrze poradził sobie z futbolówką. Wchodzimy w pole w połowę Olimpii, konkretnie Janoszka, Mokrzycki. Przypomnę ruch o jednego zawodnika mniej, ale jest atak pozycyjny. Teraz będzie szak. Dośrodkowanie w szesnastkę. No i dobra interwencja na linii, może na trzecim metrze w wykonaniu Mateusza Dudka. Taki centrostrzał, silne, ostre dośrodkowanie, które poleciało ostatecznie w światło bramki. Piotr Wyroba wziął kilka sprintów, przebieg teraz wzdłuż linii bocznej, no i chyba za chwilę będzie chciał wrócić do gry. Ma zgodę od arbitra, jest nim dzisiaj pan Sebastian Tarnowski z Wrocławia, a więc brawa dla Piotrka za ten powrót. No i miejmy nadzieję, że wszystko ze zdrowiem w porządku, ruch już w komplecie. Tymczasem Szczepan walka przy linii bocznej, dobrze sobie poradził z Wójtowiczem. Szkoda, że Tomasz tej piłki nie oddał Szczepanowi, zaplątała się ona gdzieś w nogach jednego z rywali, a teraz starcie Szczepana z Danowskim, spięte, szczepione nogi obu tych zawodników, obaj się przewrócili i pan Tarnowski uznał, że faulował w tej sytuacji Daniel Szczepan. Może się narażę kibicom Ruchu, ale uważam, że tym razem miał rację, tym razem faulował piłkarz niebieskich, ale to takie drobne przewinienie, które wynikało po prostu z walki o pozycję, z walki o piłkę. Mamy minutę 53, wciąż w Chorzowie bez goli, już to trzeci taki przypadek w tym sezonie. Wcześniej niebiescy remisowali bezbramkowo, najpierw z Garbarnią Kraków, a później ze Stalą Rzeszów. Teraz na razie oczywiście szykuje nam się trzeci bezbramkowy remis, ale do końca meczu jeszcze dobre prawie 40 minut, a z doliczonym czasem to pewnie przeszło 40 minut. W związku z tym jeszcze tutaj mamy naprawdę sporo grania i no i jeszcze tutaj nie mówmy o bezbramkowym remisie, wierzmy w drużynę, trzymajmy wirtualnie choćby za nią kciuki, dopingujmy ją, jeżeli Państwo słuchają audycji, nie mogą być na stadionie, to takie pozytywne fluidy płynące gdzieś z Waszej strony także bardzo się przydają, choć nie ukrywam, milej by było widzieć Was na stadionie Przyciche, jeśli to będzie możliwe, to za tydzień zapraszamy, godzina 18, ruch podejmuje Śląskę Wrocław, to 6 listopada, a tymczasem będzie zmiana jednak, problem Wyroby chyba okazał się na tyle poważny, że trzeba dokonać roszady, chyba że trener Skrobacz, nie, jednak jest potwierdzenie, jednak za Wyrobę zmiana, a tym piłkarzem, który pojawi się na placu gry w 54 minucie jest Jakub Nowak, a więc gracz, który ostatnio także dostał szansę konkretnie w Pruszkowie. No, zdaniem obserwatorów całkiem nie najgorzej pokazał się, był to jego pierwszy występ wówczas w tym sezonie w seniorskiej drużynie. A teraz szansa na drugi, na Piotr Wyroba. No, widać, że problem jest na tyle poważny, że nie jest w stanie Piotrek kontynuować gry, albo też trenerzy Ruchu uznali, że nie ma co ryzykować, nie ma tutaj powodów, żeby stawiać sprawę na ostrzu noża i narażać Piotra na jakieś poważniejsze kłopoty. Długa piłka od Mokrzyckiego bezpośrednio w kierunku Szczepana, ten ładnie zgrał ją do Foszmańczyka, ale niestety kapitanowi futbolówka uciekła, ale jeszcze dobrze powalczył Nowak w swoim pierwszym starciu w tym spotkaniu. Kowalski, Wójtowicz z lewej strony, ścina na prawą nogę, pokazał się Foszmańczyk, jeszcze Wójtowicz, szansa na bramkę i fenomenalna interwencja jednego z obrońców Olimpii. Znakomicie zachował się konkretnie Hubert Krawczun, gdyby nie jego ofiarność, on się tutaj rzucił ślizgiem, w ostatniej chwili zblokował tuż przed strzałem Wójtowicza. Ładna akcja dwójkowa, dwóch Tomaszów, Wójtowicza i Foszmańczyka, no ale niestety strzału ostatecznie nie było, bo w ostatnim momencie włożył nogę Krawczun i zatrzymał Wójtowicza. Szkoda, bo mieliśmy 7, może 8 metrów do bramki Dudka i mógłby się w zasadzie Wójtowicz zapytać bramkarza Olimpii, w który róg, kolego, posłać ci piłkę, no ale ostatecznie nic z tego nie wyszło, natomiast cała sama akcja mogła się podobać, oby częściej leży któryś z piłkarzy Ruchu Chorzów, gra jednak jest kontynuowana. Kulejewski w powietrzu, nie bierze jeńców, dobrze, piłka przechwycona, ale niestety trafiła pod nogi rywali. Sękiewicz do przodu, ale tutaj jest Nawrocki.
A więc woda na młyn dla obrońcy Ruchu, natomiast piłki jeszcze nie udało się odzyskać. Teraz próbuje Będzieszak, jest podanie do Nowaka. Nowak ładnie napędza te ataki, teraz dwójkowo z Janoszką, znowu Jakub Nowak. Płaskie, ale tym razem kijewskie dośrodkowanie. No chwalić się można Kubę Nowaka po tym wejściu za dwa zagrania, ale to trzecie było nieudane i kontra Olimpii. Na szczęście podanie za mocne. No i spokojnie na 15 metrze piłkę wyłapuje Kuba Bielecki. No miejmy nadzieję, że ta akcja nie zdeprymuje Kuby Nowaka, że to podanie nieudane nie będzie dla niego powodem do tego, żeby gdzieś stracić wiarę we własne umiejętności, bo te wcześniejsze dwa zagrania całkiem przyzwoite, całkiem przyjemne. No a więc jest to taki zwiastun tego, że Kuba Nowak może nam tutaj dać bardzo ciekawą zmianę. Nieco wymuszoną stanem zdrowia wyroby, ale z drugiej strony no, liczy się dla nas przez te najbliższe 40 prawie minut to, co, no, to, co się wydarzy na placu gry. A trzymamy teraz kciuki po prostu za tym, żeby ta zmiana Kuby Nowaka była skuteczna. Ruch w ataku pozycyjnym, właśnie Nowak na własnej części boiska. Krótko z obrońcami, Kulejewski. Znowu podanie do Nowaka, więc tutaj ta dwójka wymienia podania. Teraz Nowak przejął piłkę i przeszedł z nią przez linię środkową boiska. Na chwilę tylko niebiescy zagościli na połowie Olimpii. Teraz będzie próba powrotu w tę strefę, ale już wycofana futbolówka do tyłu. Tak jak mówiłem, no Ruch gra dzisiaj bardzo, bardzo spokojnie. Ruch gra bardzo ostrożnie, a wręcz momentami za ostrożnie. Nie trafił w piłkę Szczepan, ale jeszcze powalczył Kowalski. Nieporozumienie między, do końca między Krawczunem a Dudkiem, ale finalnie no szczęście było po stronie gości, złapał piłkę w ręce Dudek. Mówiłem o tym, że Ruch gra trochę za ostrożnie, nie ma tego pierwiastka szaleństwa, ale z kilku takich okazji udało się ciekawe sytuacje wykreować, więc może mylę się, może takie serce tutaj kibica podpowiada, żeby tych okazji było więcej, że to takie naiwne myślenie, natomiast Ruch robi swoje w sposób wyrachowany, próbują zawodnicy Jarosława Skrobacza konsekwentnie, mozolnie gdzieś rozmontowywać tę trudną w rozbrojeniu obronę Olimpii. No i od czasu do czasu udaje się jakieś okazje stworzyć. Chcielibyśmy więcej, no ale jest jak jest. Mamy nadzieję, że to jeszcze nie koniec. 58 minuta. Nawrocki i Kulejewski. Oni między sobą wymienili teraz 3-4 podania. Teraz Kowalski. I znowu do tyłu, do Kulejewskiego. A Olimpia czeka. Olimpia się specjalnie nie spieszy, nie dobiega któryś z piłkarzy ofensywnych do naszych stoperów, tylko czeka na ruch ze strony niebieskich. Teraz Janoszka. Będzieszak podłączył się do tego ataku, ale stracił piłkę. No, Kasper Będzieszak, przepraszam, jest piłkarzem, jak mówiłem, który po raz pierwszy w tym sezonie gra w wyjściowym składzie. No, ma powody do tego, żeby czuć się lekko zardzewiałym, w cudzysłowie, lekko nieogranym, a więc no, trzeba brać poprawkę na to. Natomiast no, z drugiej strony, no, gdyby nie stosować żadnej taryfy ulgowej, nie jest to zbyt dobry występ Kacpra. No ale wiemy przynajmniej, z czego wynika. Tymczasem próbował, no w zasadzie zrobił to, przeciąć kontratak rywali Łukasz Janoszka. No i przewrócił się jeden z przeciwników. Znowu przerwa w grze. Znowu musiała na murawie pojawić się pani fizjoterapeutka zespołu Olimpii, ponieważ jeden z graczy ucierpiał w tym starciu. Patrzę po piłkarzach rezerwowych, 5-6 w zasadzie graczy Olimpii w rozgrzewce. Po stronie niebieskich mamy tych graczy 5, jeden już na boisku. Przypomnę, Jakub Nowak wszedł do gry za kontuzjowanego Piotra Wyrobę. No a tam grzeją się Przemysław Szkatuła, widzę tam Piotra Kwaśniewskiego, jest również Damian Kowalczyk, chyba Jakub Siwek też, jeśli dobrze dostrzegam po sylwetce, a więc raczej zawodnicy tacy, no powiedziałbym, pełen przekrój, i obrońcy, i pomocnicy, i napastnicy, wszystkich chce mieć tutaj w razie czego gotowych do wejścia trener Skrobacz. No i zobaczymy, gra za moment będzie mogła być kontynuowana, już ta pomoc medyczna udzielona. Około pół godziny do końca regulaminowego czasu gry. Piłka na prawą stronę trafia, nie opanuje jej tam João Guilherme od autu, więc zacznie zespół gospodarzy, konkretnie Marcin Kowalski. Znowu nie wykazuje wielkiego poruszenia zespół Ruchu przy tym stałym fragmencie. Teraz wypatrzył gdzieś Daniela Szczepana Kowalski. Nie udało się na razie jednak piłki odzyskać. Kolejny aut dla miejscowej drużyny. Wciąż doping tej prawie 6-tysięcznej publiczności.
No bywało głośniej przy cichej, ale też trzeba docenić to, że starają się, jak mogą fani pomagać rywalom. Teraz błąd, pomagać się swojej drużynie, żeby ta pokonała rywali. Tymczasem błąd Nawrockiego, złe podanie z własnej strefy obrony. No nie to miałem na myśli, mówiąc o bardziej ryzykownych podaniach. Raczej miałem na myśli jakieś kreatywne otwarcia ataków. Takie granie, oddawanie piłki za darmo pod nogi piłkarzy stojących na środku boiska w żółtych, żółto-białych w zasadzie strojach, bo to nie najlepszy pomysł na budowę akcji. A teraz właśnie w takim dłuższym posiadaniu piłki zespół przyjezdnych jest w polu karnym Sienkiewicz. Dośrodkowanie o nogi Będzieszaka, odbija się piłka i będziemy mieli pierwszy w tej drugiej części spotkania rzut rożny dla zespołu trenera Tomasza Grzegorczyka. 61. minuta gry. No i niebezpiecznie, bo stały fragment gry, jakim jest rzut rożny, zawsze wzbudza niepokój. Zobaczmy, ile z tego wyciśnie dla siebie zespół gości. Jest dośrodkowanie. Skakał tam w powietrze grający z dziesiątką Michał Czerny, ale też poradzili sobie Czarny. Natomiast poradzili sobie też obrońcy Ruchu, więc udało się tę piłkę oddalić od własnej bramki aż do golkipera na czerwono ubranego dzisiaj Mateusza Dudka. Dobra główka Będzieszaka, ale niestety podanie już niekoniecznie. Zgubiliśmy futbolówkę. Bawolik znowu jest na lewym skrzydle. Na prawą nogę przełożył sobie futbolówkę. Dośrodkowanie. Ofiarna interwencja obrońców Ruchu. Jeszcze próba, ale na szczęście dobrze tam ustawiony Tomasz Wójtowicz wybija futbolówkę w aut. O, ciekaw jestem, czy trener Skrobacz z czasem przejdzie na jeszcze bardziej ofensywne ustawienie, czy będzie tą czwórką obrońców grał przez całe zawody. No na razie wynik cały czas wisi na włosku, jest 0-0, a więc gol odpukać stracony postawiłby Ruch w bardzo trudnej sytuacji, natomiast strzelenie na 1-0 dałoby duży komfort, no wówczas goście musieliby się mocniej otworzyć. Na razie jednak Danowski w dobrej indywidualnej akcji, podanie do prawej strony, tam jest z piłką Kurbiel. No i teraz piłkę goście stracili na rzecz gospodarzy. Janoszka, no mało, Foszmańczyk, mało jest tam jednak przestrzeni. Jeszcze próbował Szczepan, no i zdaniem arbitra zahaczony był tutaj przez grającego z ósemką Huberta Krawczuna. No co ciekawe, mamy 63. minutę i ani jednej żółtej kartki nie wyjął jeszcze z kieszeni pan Tarnowski, a więc spotkanie, no fauli trochę było, co do tego nie ma wątpliwości, natomiast nie było brutalnych wejść, które skutkowałyby pokazywaniem żółtych kartoników. W związku z tym, pod tym względem mecz bardzo fair, Ruch, no nie najlepsze zagranie Wójtowicza. Teraz w tej drugiej połowie Tomkowi jakby troszkę brakowało koncepcji. W pierwszej można było go wyróżniać. Tymczasem Mokrzycki z dystansu, uderzenie. I dobrze, nie był to co prawda strzał celny, ale no jeżeli mamy problemy ze stworzeniem sytuacji podbramkowych, no to trzeba próbować z dystansu. Michał Mokrzycki, jak nikt inny w tej drużynie, potrafi to robić. No oczywiście nie zawsze jest niedziela, nie zawsze uda się trafić w światło bramki, ale próbować trzeba, bez strzałów nie ma goli. Tak czy inaczej, strzał był niecelny, od bramki zacznie Dudek. Na razie żadnych nowych zmian nie szykuje trener Skrobacz, przynajmniej nie widać wołania kogokolwiek z rozgrzewki do strefy zmian. Podobnie jest u przyjezdnych, tam również nikt się nie kwapi do tego, żeby być tym pierwszym, który wejdzie do gry, bo jak już wcześniej mówiłem, tylko jedna zmiana na razie to po stronie miejscowej drużyny wykonana. Tej drużyny, która właśnie wykonuje piłkę, wyrzuca piłkę z autu. Mokrzycki, Mawrocki. Trzeba tę grę przyspieszać, takie podania między dwójką stoperów, no nie spowodują, że tutaj będziemy zyskiwali teren, dlatego cofnął się trochę głębiej po piłkę teraz Mokrzycki. Nowak gdzieś tam w środkowej strefie próbuje się pokazać do gry, ale jest szczelnie od podań odcinany. Kowalski, Nawrocki. Wzmaga się doping kibiców. Może się ta postawa podobać, mówił Marcin Kowalski. Jeśli masz Ruch w sercu, przyjdź na trybuny, bo drużyna potrzebuje tym bardziej dopingu właśnie wtedy, kiedy no jest w lekkim dołku, wtedy, kiedy nie idzie. Kiedy wszystko dobrze się układa, kiedy jest 12 spotkań bez porażki, kiedy jedno zwycięstwo za drugim uda się notować, a to wtedy nie trudno być kibicem, wtedy łatwo wspierać drużynę, kiedy wszystko się kleja, a wtedy, kiedy jest gorszy okres,
no to tutaj rzeczywiście trzeba dać coś od siebie. Wtedy trzeba być tym 12 zawodnikiem. No i ta publiczność chorzowska dzisiaj rzeczywiście staje na wysokości zadania. Wybita piłka w strefę środkową. No Kulejewski miał trochę problemów. Nie udało mu się opanować piłki, natomiast powrót Mokrzyckiego zmusił rywali do błędu. Przejmujemy piłkę. No ale jesteśmy z nią na własnej połowie. Teraz Kowalski, podanie do Nowaka. Mało tych kontaktów Kuby po wejściu. Początkowe były skuteczne, ale potem gdzieś został odcięty od podań ten zawodnik. Trzeba chwalić zespół Olimpii za organizację gry. Cztery linie, jak mówię, dwie linie czteroosobowe, jak mówiłem. Czterech obrońców, czterech pomocników. Teraz nawet wrócił do linii defensywnej João Guilherme. On też często wchodzi w tę rolę prawego wahadłowego, kiedy broni się Olimpia, więc tak naprawdę pięcioosobowa linia obronna gości. To jest naprawdę trudno sforsować. Wójtowicz próbował szukać Szczepana, jest jeszcze jeden z piłkarzy Ruchu, konkretnie Łukasz Janoszka, ale piłka stracona. No i teraz próba kontry Olimpii, urwał się tam jeden z rywali, ale wrócił za sekuracją w tę strefę Kulejewski, a próbował João Guilherme. Coraz mniej czasu, około 25 minut do końca spotkania, mało tych okazji bramkowych, no wręcz powiedzieć trzeba w drugiej połowie, że poza sytuacją, w której no niemal oddał strzał Wójtowicz, uprzedzony w ostatniej chwili przez Krawczuna, no to niebiescy nie stworzyli sobie nic, co mogłoby dać im gola. Liczymy, że wkrótce takie sytuacje zaczną się mnożyć. Kowalczyk w intensywnej rozgrzewce, podobnie Szkatuła, Siwek, te nazwiska już wymieniałem. Może na któregoś z tych graczy zdecyduje się trener Skrobacz. Także Piotr Kwaśniewski rozgrzewa mięśnie. Nie ma dzisiaj Tomasza Neugebauera, nie ma Michała Biskupa na ławce rezerwowych. No, nieobecność takich piłkarzy jak Patryk Sikora, czy... Ale to może za moment, bo wydawało się, że trochę za krótko podawał teraz piłkę Sarnowski do własnego bramkarza. No, niestety dla nas było to tylko złudzenie. A wrócę do poprzedniej myśli. Sikora, Kasolik czy Kawula to są piłkarze permanentnie kontuzjowani w ostatnim czasie. No i na razie na żadnego z tych graczy nie może trener Skrobacz liczyć. No, a już o Neugebauerze wspominałem. Przeziębienie, wysoka gorączka, nieobecność na wczorajszym treningu, stąd obecność Piotra Wyroby w pierwszym składzie, który sam doznał urazu, no i został zastąpiony przed mniej więcej 8 minutami przez Jakuba Nowaka. Swobodnie Ruch może tą piłką grać na własnej połowie, ale tylko tu. Teraz wejście na połowę rywala i już doskok. Nowak jednak do Szczepana, ten źle odegrał piłkę w kierunku Foszmańczyka. No myślę, że w tych odgrywaniach piłek, w utrzymywaniu się przy nich, lepiej radził sobie w ostatnich spotkaniach Damian Kowalczyk. Kto wie, czy nie zdecyduje się na wprowadzenie tego piłkarza wkrótce trener Skrobacz. Zobaczymy. Na razie jednak Ruch dobrze organizuje się we własnej strefie obronnej. Tutaj można powiedzieć, że chorzowianie w tym czteroosobowym bloku defensywnym, wspierani jeszcze przez Mokrzyckiego, radzą sobie całkiem nieźle. Olimpia nie ma za wiele z gry, ciężko jest zawodnikom trenera Tomasza Grzegorczyka utrzymać się przy futbolówce. To cieszy, no natomiast martwi nas to, co się dzieje z przodu. Może teraz Kulejewski, długie podanie, Szczepan ładnie teraz piłkę opanował, zagrał do Wójtowicza, pole karne, Wójtowicz, Foszmańczyk strzela bez przyjęcia, ale lekkie było to uderzenie, piłka wtoczyła się do bramki, no może przesadziłem, może nie wtoczyła, ale no na pewno nie był to piorunujący strzał, można było z tego więcej wycisnąć. Mogło się to podobać. Tym razem trzeba pochwalić Szczepana, który tę piłkę ładnie sobie przyjął w okolicach pola karnego. Zagrał do Wójtowicza. Ten dobre opanowanie, wejście w szesnastkę, zgranie do Foszmańczyka i strzał kapitana celny, ale wybroniony przez Dudka. No i znów Szczepan ładnie nakręcił tę akcję. Nie dał sobie odebrać piłki, wywalczył aut. No i jest zmiana, o której wspominałem, a więc Damian Kowalczyk, ale nie za Daniela Szczepana, a za Tomasza Foszmańczyka. Mamy więc zmianę kapitana. Kto przejmie opaskę? Michał Mokrzycki, nie Łukasz Janoszka. To ciekawe, chyba że za chwilę jednak trafi do... Tak, jednak... No, oddajmy cesarzowi cesarskie, jednak ta opaska wędruje na ramię Ecika, a tymczasem Tomasz Foszmańczyk schodzi z boiska. W 69 minucie pojawia się na nim Damian Kowalczyk, a więc ofensywna, myślę, zmiana dwóch takich klasycznych napastników mamy teraz w linii ataku. No i tak jakby trener Skrobacz gdzieś przeczuwał, że zaczynają się takie minuty, w których to Ruch będzie no, potrafił tych akcji sobie stworzyć więcej. Może teraz pierwszy kontakt z piłką Kowalczyka i od razu ten zawodnik wywalczył rzut rożny, a więc można powiedzieć, że zaczął przyzwoicie.
Szybko Janoszka zmierza z piłką w kierunku narożnika. Ruchowi się zaczyna spieszyć. 70 minuta. Będzie dośrodkowanie odchodzące od bramki. Wszyscy piłkarze w polu karnym. Będzie próba strzału? Nie. Jeszcze tam wrócił jeden z piłkarzy Olimpii. No i jestem troszkę zaskoczony. Wydawało mi się, że to Guillerme wybijał piłkę głową i powinien być jeszcze jeden korner dla Ruchu Chorzów. No ale widocznie źle oceniłem sytuację. Pan Sebastian Tarnowski uznał, że to piłkarz w niebieskim stroju dotykał futbolówki jako ostatni w związku z tym od bramki. Już zresztą zaczął Mateusz Dudek. Na razie czyste konto, najlepszy piłkarz swojej drużyny, chwalić go trzeba przede wszystkim za tę interwencję z pierwszej części spotkania, zwłaszcza kiedy stanął oko w oko z Łukaszem Janoszką. To była być może ta jedna, jedyna okazja, która Ruchowi mogła przynieść gola. Mam nadzieję oczywiście, że nie, że jeszcze kolejne się pojawią. Teraz zagranie ręką na własnej połowie. Szybko Chorzowianie zaczęli. Janoszka na lewą nogę próbował przejść. Zatrzymany przez Krawczuna. Przewrócił się piłkarz Ruchu, ale sędzia gwizdka nie użył. W związku z tym za moment będą zaczynali piłkę wznawiać grę od autu piłkarze Ruchu, ale chyba będą musieli ją oddać swoim przeciwnikom, bo widząc, że Janoszka nie podnosi się z murawy, została ta piłka po prostu przez gości wybita. No i teraz drżymy o to, czy Ecik jest w stanie kontynuować grę. Wydaje się, że tak, że wstał o własnych siłach. Nie było tutaj potrzeba angażować Filipa Czapli i za moment Ruch pewnie wykona ten aut i odda piłkę przeciwnikom. A do końca spotkania już 19 minut, tylko 19 minut, także ten czas będzie nam uciekać. Olimpia nie przegrała od 4 spotkań, to może być dla niej 5 z rzędu bez przegranej, natomiast no Ruch wiemy, 2 ostatnie spotkania to 2 porażki, no i nam bardziej tutaj zależy, choćby pod tym względem, aby przerwać tę serię nieudaną z ostatnich tygodni i wygrać to spotkanie. Gramy na własnym boisku. Olimpia gra na wyjeździe. Olimpia przedłuża serię meczów bez porażki, jak mówiłem, do 5 meczów, więc w pierwszej kolejności myślę, że ten remis zadowoli, jeśli oczywiście będzie, zadowoli gości. Bardziej na ucieczce od podziału punktów powinno zależeć niebieskim, ale chcieć w piłce nie zawsze oznacza móc. 2 zmiany szykuje od razu trener Tomasz Grzegorczyk. Zaraz zobaczymy, którzy to piłkarze. Na pewno Patryk Winsztal, numer 30 na plecach. No i tam jeszcze jeden zawodnik szykuje się do wejścia. Nie wiem, czy to nie 21, a więc Sebastian Milanowski, ale trochę ta nie do końca przezroczysta pleksji, a tymczasem bardzo niebezpiecznie pod bramką Bieleckiego. No ni stąd, ni zowąd w groźnej sytuacji znaleźli się nasi rywale. No i na całe szczęście ta główka jednego z nich była niecelna. To Guillerme, a więc jeden z tych najbardziej filigranowych piłkarzy drużyny Olimpii, strzelał głową, na szczęście nie trafił w bramkę i skończyło się na strachu, no bo gdyby Ruch dostał bramkę w 73 minucie na 0-1, no to byłoby bardzo, bardzo ciężko już tutaj o jakiekolwiek punkty, biorąc pod uwagę tę skuteczność defensywną Olimpii. Ale szczęście było teraz po stronie gospodarzy. Może będzie tak, że ta fortuna sprzyjać nam w polu karnym Olimpii. Znowu długa piłka do napastników. Klatką piersiową Szczepan zgrał futbolówkę do Wójtowicza. Ten ładnie piętą do Kowalskiego. Jest dośrodkowanie. Nikt jednak go nie zamyka. Jeszcze goni piłkę Janoszka. Wycofał ją do Będzieszaka. No może Ruch teraz naciśnie głębiej i mocniej. Może Krzycki, Będzieszak. Będzie kolejna centra. No ale łapie piłkę Dudek. On jest dzisiaj nieomylny i na linii, i na przedpolu. Radzi sobie ten bramkarz świetnie. No i znowu pokazał się z bardzo dobrej strony. Akcja oskrzydlająca, raz z lewej, raz z prawej strony. No ale finalnie futbolówka trafia w ręce bramkarza Olimpii Elbląg, a więc wciąż 0-0 przy cichej. Nieco ponad kwadrans do końca regulaminowego czasu gry. Piłkę coraz częściej Ruch zaczyna przejmować w środkowej strefie. Miejmy nadzieję, że to przełoży się na tworzone okazje bramkowe. Na razie jednak to atak gości. Dobrze ustawiony Nawrocki. Cofnął się po piłkę jeszcze Nowak, Będzieszak. Bezpośrednio znów do dwójki naszych napastników, tym razem do Kowalczyka. Ostatecznie udało mu się tę futbolówkę Damianowi przejąć. Rozpędził się prawą stroną i faulowany jest Damian Kowalczyk. Będzie pierwsza w tym spotkaniu żółta kartka. Ukarany nią, no i tutaj muszę zawiesić głos na moment. Chyba Łukasz Sarnowski, ale nie mam pewności. Poczekam, aż piłkarz odwróci się, pokaże plecy, a tym samym numer. Nie, Sarnowski na pewno to nie był, bowiem gracz z numerem 3 jest w innym sektorze boiska.
Rzut wolny dla Ruchu Chorzów. Piłka ustawiona blisko linii bocznej. 22, a więc Klaudiusz Krasa, to ten piłkarz ukarany przez pana Tarnowskiego żółtą kartką w 75 minucie. No i liczymy, że coś się uda z tej akcji chorzowianą ukuć rywala. Jest wysoko zawieszona piłka, niestety za mocno zagrana, aż złapał się za głowę Łukasz Janoszka, jakby w takiej autokrytyce no wyraźnie ocenił poziom zadowolenia z własnego zagrania. Za mocno tę piłkę zagrał Ecik i zagrożenia nie będzie. Ale będą za to dwie zmiany. Numer 30, a więc ten Patryk Winsztal, o którym już wspominałem, a także 94 Szymon Stanisławski. Takich oto dublerów szykuje do gry trener Grzegorczyk. To boisko opuści na pewno numer 17, a więc Jan Sienkiewicz troszkę nam zniknął z radarów, ten Ukrainiec, który wyglądał nieźle w pierwszej części gry. No i jeszcze zmiana numer 2. Wchodzi do gry Szymon Stanisławski. Jak mówiłem, a kto boisko tutaj nam opuszcza? Chyba Klaudiusz Krasa, ten piłkarz, który był... Nie, Klaudiusz Krasa zostaje na placu gry. Poczekajmy więc chwilę. Nie wiem, czy to nie jest Marcin Bawolik, czyli... Nie, Bawolik też nam został na boisku. No ciężko, po sylwetce trudno rozpoznawać piłkarzy obcego zespołu, no więc no nie wiemy. Postaramy się za chwileczkę gdzieś tutaj rozwikłać tę zagadkę, który piłkarz boisko opuścił. Tymczasem Ruch w kolejnym ataku, dośrodkowanie w pole karne, no i znów wychodził z bramki Dudek. Tym razem poszło mu słabiej. Wszystko jasne, Piotr Kurbiel, tym piłkarzem, który opuścił boisko, a więc najlepszy strzelec drużyny, numer 11. Tego piłkarza brakuje na boisku, a więc wszystko stało się jasne. Tymczasem podniosła się wrzawa przy cichej, bo część widowni nie zgadzała się z decyzją arbitra. Apelacji jednak nie ma, trzeba grać dalej. Szczepan czeka na podanie, jest Kowalczyk z prawej strony, dośrodkowanie. Mnożą się te oskrzydlające akcje teraz. Można powiedzieć, że raz z lewej, raz z prawej strony coraz częściej Ruch atakuje, coraz częściej te piłki dogrywa w pole karne. No na razie Olimpia dobrze sobie radzi z tymi centrami, no ale mamy stały fragment, mamy rzut rożny, mamy Łukasza Janoszkę w narożniku. Może teraz, 77 minuta. Dwie siódemki więc na zegarze, 14 na plecach Ecika. Jaki z tego będzie efekt? Oby skutecznie, ależ by się tutaj przydała bramka dla chorzowskiego Ruchu. Jest dośrodkowanie, znowu wysoko, piłka zawieszona. No najlepiej odnalazł się Krawczun we własnym polu karnym, wybił piłkę głową w aut. A nie podobają mi się te dośrodkowania Ecika, trochę za bardzo są zawieszone. Spokojnie można ocenić tor lotu piłki, ustawić się. Więcej zagrożenia na pewno przynoszą takie dośrodkowania niżej, mocniejsze. I mamy rzut karny dla Ruchu Chorzów! To jest minuta 78 i faulowany Daniel Szczepan. To jest walka o piłkę w powietrzu i przewrócił się napastnik Ruchu. No niezadowolony z tej decyzji Michał Czarny, ale chyba nie ma racji. Ja oczywiście nie będę tutaj wyrokował, czy był rzut karny, czy nie. No jest rzut karny, bo tak uznał arbiter. Już Michał Mokrzycki czeka, lecą tutaj różne przedmioty z rąk kibicom, zdenerwowanym, chcącym, żeby padła bramka. 78 minuta, Mokrzycki w tym sezonie z 11 metrów się nie myli. No i jak będzie tym razem, zobaczymy. On oraz Dudek, ktoś z tej dwójki za chwilę będzie mógł ze swoją drużyną celebrować albo obronę jedenastki, albo otwarcie wyniku. Oczywiście mamy nadzieję na to, że trafi mokry do siatki. Tupie trybuna też wspierają Mokrzyckiego piłkarze z pozostałych trybun. No i co, już minuta 79 się rozpoczęła. Bierze rozbieg Mokrzycki, jest uderzenie i mamy bramkę! Nie myli się Mokry w tym sezonie z rzutów karnych i po raz trzeci trafia do siatki z 11 metrów. Mamy więc bramkę wreszcie upragnioną na 1-0. Jeśli wierzyć arbitrowi, a trzeba tak robić, to pomylił się któryś z obrońców Olimpii w nieco niegroźnej sytuacji. W walce o piłkę, która była gdzieś mniej więcej na wysokości łydek, może kolan, został trącony Daniel Szczepan. To jest już drugi w tym sezonie wywalczony rzut karny przez tego piłkarza. Drugi w podobny sposób, drugi również w tym samym polu karnym. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w trzeciej kolejce, kiedy Ruch grał z zespołem GKS-u Bełchatów i także wtedy była to bramka przez Mokrzyckiego strzelona na 1-0. No więc można celebrować to prowadzenie. 80 minuta prowadzimy z zespołem Olimpii Elbląg 1-0. W 79 minucie Michał Mokrzycki zamienia rzut karny na gola po faulu na Danielu Szczepanie. No i jak teraz odpowie Olimpia? Zobaczymy.
Zawiesiłem na chwilę głos, żeby posłuchać tej celebry. Michał Mokrzycki, bramka z rzutu karnego, czwarty gol tego piłkarza w bieżącym sezonie. No i Ruch Chorzów powiększa przewagę nad Olimpią Elbląg do 6 punktów. Oczywiście mecz się jeszcze nie skończył, ale teraz to goście będą musieli się odkryć. Oni będą musieli zaatakować. To stworzy przestrzenie za plecami obrońców. No i jakaś szansa na kontrę. Tymczasem trener gości szykuje kolejną zmianę. Dawid Wierzba już w strefie zmian numer 32, więc za chwilkę będziemy świadkami trzeciej roszady personalnej w zespole z Elbląga, ale na razie Ruch gra bardzo mądrze. Ruch nie oddał piłki inicjatywy przeciwnikom, stara się przy piłce utrzymać. Aut dla niebieskich, około 9 minut do końca, może trochę więcej, do końca regulaminowego czasu gry i mamy tą zmianę numer 3, 81. minuta spotkania. Wchodzi do gry Dawid Wierzba, a piłkarzem, który boisko opuści, no i tu musimy chwilkę poczekać, tradycyjnie. I już wszystko wiadomo. 16. Bartłomiej Danowski. Ten piłkarz opuścił plac gry. 81. jak mówiłem, minuta spotkania. No i Ruch prowadzi od 79. 1-0. I ma rzut z autu, a więc piłka w posiadaniu drużyny Jarosława Skrobacza. Szczepan. Brawa wielkie dla Daniela Szczepana za wywalczenie tego rzutu karnego. Znów krytycy powiedzą, że znowu nie strzelił gola, ale on swoje w tym meczu na pewno zrobił. Wykorzystał błąd obrońców, dał się sfaulować w 16. No a dzieła zniszczenia, miejmy nadzieję, że takowe dziś nastąpi, dopełnił Michał Mokrzycki. Długa piłka do Szczepana właśnie. Tym razem Danielowi nie udało się tej futbolówki opanować, ale szybko pozbywają się jej zawodnicy Olimpii. No niestety w starciu dwóch ósemek lepszy był Hubert Krawczun, który faulowany był w tym starciu przez Michała Mokrzyckiego. No i teraz niebiescy wrócą na swoją połowę całym zespołem. Próbujemy gdzieś te zasieki obronne postawić, uniemożliwić Olimpii wejście pod nasze pole karne. Trochę się role odwróciły. Zespół bardziej zdeterminowany, bardziej prący do tego, żeby atakować, żeby strzelić za wszelką cenę zwycięską bramkę. Zrobił to. No i może się wycofać i czekać, przyjmować teraz ataki Olimpii. Choć coś mi mówi, że jak mawia stare przysłowie, najlepszą obroną jest atak. Zespół niebieskich powinien jak najczęściej próbować przenosić ciężar gry na połowę Olimpii. Na razie jednak aut dla naszych przeciwników. Jesteśmy na wysokości własnej ławki rezerwowych, a więc dość blisko pola karnego. Marcin Bawolik z futbolówką, to więc ten etatowy wykonawca autów w zespole Olimpii. Długi rozbieg, aż spod rezerwowych Ruchu jest dośrodkowanie w pole karne. Jest strącenie głową, strzału na razie nie widzimy. Teraz uderzenie. Na szczęście miał bardzo trudną pozycję. Tutaj jeden z zawodników przyjezdnych, no i oddał strzał, ale no niezbyt celny. Jeśli dobrze dostrzegłem, to numer 30, a więc rezerwowy Patryk Winsztal próbował strzelać na bramkę Bieleckiego. Na szczęście zrobił to źle, choć piłka nie wyszła na odbramkowe, a ten boczny aut, taki klasyczny, w związku z tym może trochę wyżej rywal podejść i nas lekko zepchnąć. Na razie Ruch sobie z tym dobrze radzi. Szczepan. Ładne zagranie na pole. Wolne pole przez zawodników niebieskich. Przez Janoszkę konkretnie. Ścigał się tutaj z którymś z rywali z numerem 32, więc Dawidem Wierzbą. Tomasz Wójtowicz. Nie udało się, ale Ruch piłkę odzyskał. Damian Kowalczyk z lewej strony. Przy nim Giermę. Kowalczyk do narożnika. Troszkę tutaj czasu, żeby zyskać. Tak jest. Sprytne zagranie o nogi portugalskiego piłkarza. I mamy rzut rożny. Rozkłada ręce gracz numerem 7, twierdząc, że nie dotykał ostatniej piłki. No ja nie mam wątpliwości, że tak właśnie było. Zresztą taką decyzję podjął sędzia, więc to jest najistotniejsze. 84. minuta spotkania. Ruch ma rzut rożny, a więc minuty, sekundy płyną na naszą korzyść. Choć wolno niestety, śpieszyć się będzie ten czas teraz z perspektywy gości. Ale to my mamy rzut rożny, to my stanowimy teraz zagrożenie dla bramki gości. Janoszka, przydałoby się podwyższyć i zamknąć to spotkanie. Nie ma jednak strzału, teraz będą próbowali ruszyć z szybką kontrą goście. 2-3 podania. Na razie jednak jeszcze się nie zebrali do tego ataku. Skacze Mokrzycki. Nie ma faulu. Teraz uwiesił się Będzieszak na jednym z rywali. Faul jednak dopiero odgwizdany po przewinieniu Tomasza Wójtowicza. No i mamy teraz chwilę czasu, żeby się przegrupować, żeby ustawić te szyki obronne. Do lewej strony podanie, tam Janoszka powinien zaraz zamknąć ten korytarz i będzie się musiał cofnąć z piłką. Tak jest, zawodnik Olimpii. Za łatwo teraz pozwolili zawodnicy Ruchu wejść z piłką w środkową strefę, konkretnie Damian Kowalczyk, ale podanie niecelne. O, ten pośpiech i zmęczenie daje o sobie znać. Szansa na kontrę, Wójtowicz, Szczepan,
Znowu na wolne pole do Wójtowicza. Nabiegał się dzisiaj Tomek co niemiara. No ale to podanie Szczepana nie było. Tym razem najlepsze. Ale jeszcze Daniel przejął piłkę. Będzie sytuacja sam na sam. Podanie Szczepana do Kowalczyka. Kowalczyk lewa noga. Odciera się futbolówka o nogi jednego z obrońców. I na raty łapie ją w ręce Mateusz Dudek. No można było z tego zrobić dużo więcej. No jeżeli dwóch napastników Ruchu wbiega w pole karne z piłką, mając wokół siebie tylko jednego obrońcę i bramkarza, no to musi z tego paść gol. No nie chcę być tutaj czarnowidzem, nie chcę czegoś wykrakać, ale takie tego typu niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. No to była piłka już w zasadzie meczowa, to była piłka na zamknięcie. Błąd obrońców, świetne zachowanie Szczepana, odebrana futbolówka, ale to zachowanie finalizacji akcji przez Szczepana i Kowalczyka bardzo, bardzo marne. Przede wszystkim Kowalczyk powinien był lepszy strzał oddać finalnie, dwóch na jednego, no ale górą Mateusz Dudek. Oby to nie była sytuacja, która zemści się na niebieskich. Mamy nadzieję, że to nie nastąpi, a do końca spotkania jeszcze dobre 4 minuty, kilkanaście sekund i jeszcze nam coś pan Tarnowski tutaj na dokładkę doliczy. Ze 3-4 może minuty. W związku z tym no, będziemy mieli nerwy do samego końca, a można było już te nastroje uspokoić. Długie podanie w pole karne Ruchu. Na szczęście wychodzi z bramki Bielecki, chwyta piłkę w dłonie. Będzie więc miał trochę czasu, żeby tę piłkę przytulić, wziąć w rękawice, nieco ją przytrzymać. Odbił ją raz od ziemi, drugi raz za moment wybije. Na razie wyrzucił przed siebie teraz wykop Bieleckiego, a więc te kilkanaście sekund skradzione. Walka Kowalczyka i Wójtowicza. No nie udaje się piłki Ruchowi przejąć na połowie rywala, ale na razie nie wypuszczamy tutaj z takiego klinczu, mówiąc z takiej terminologii bokserskiej, naszych rywali. No i jest out dla Olimpii, ale przy jej ławce rezerwowych, a więc bardzo daleko od bramki Bieleckiego, który teraz stoi przed polem karnym, graniczym taki ostatni obrońca. A teraz z piłką sobie sprytnie chciał Sarnowski podejść, dobre 10 metrów dalej. No, zdenerwowali się na taką propozycję obrońcy Olimpii kibice. Ta sugestywna reakcja kibiców też dała do myślenia sędziemu, który kazał się cofnąć, a wręcz przeciwnie, wkurzył się i kazał zacząć od autu gospodarzem, a więc gra Marcin Kowalski. Na razie pełne spotkanie. To jest chyba szansa na pierwszy 90-minutowy występ tego gracza, ale podsumowania zostawimy sobie na później. Na razie Wójtowicz do Będziesiaka. Ten w pole karne jest tam Janoszka. Tyłem jednak do bramki. Nie ma jak oddać strzału. Jeszcze szukał podania do Będziesiaka Łukasz Janoszka. No nie uda się. Chyba odprowadzi takie jest piłkę poza boisko zespół Olimpii. No brakowało tutaj takiego odklejenia się, odskoku Ecika od posiadanego na plecach rywala. Najlepiej na lewą nogę i oddania strzału z półobrotu. No ale zagrożenia i kontry z tego nie było. No więc można powiedzieć, że chociaż tyle. Teraz długa piłka na połowę Ruchu. Dobra główka Mokrzyckiego. Ale futbolówkę zgarniają jeszcze goście. 88 minuta dobiega końca. Olimpia będzie próbowała kolejnego ataku. Przewrócił się tutaj jeden z rywali, konkretnie Bawolik, ale pokazał pan Sarnowski, że nic nie było, a więc atak Ruchu 3-3. Teraz wracają poszczególni gracze Olimpii, ale Ruch wciąż w natarciu. Z prawej strony Janoszka, piłka na lewej nodze, przekładana. Jest dośrodkowanie. Mija futbolówka obrońców i napastników Ruchu, ale chyba tam ktoś jeszcze dotknął jej z graczy w żółtych strojach. Tak jest, a więc będziemy mieli aut. A więc można powiedzieć, że od momentu, aż Ruch objął prowadzenie, nie ma absolutnie żadnego zagrożenia dla bramki Bieleckiego. Nie potrafi Olimpia odpowiedzieć na tego straconego gola i to nas może cieszyć. To jest oczywiście pozytywnym tym efektem zdobycia bramki. Szczepan. Już aut wykonany, wciąż Daniel Szczepan, teraz Tomasz Wójtowicz. Pierwsze 20 minut może mówiłem o tym, że mało widoczne, ale teraz od tamtego momentu w zasadzie dużo pod groma. Tymczasem wstali kibice z miejsc, mamy odśpiewany a cappella hymn klubowy. Tymczasem rozpoczęła nam się ostatnia minuta tego spotkania, już 90. Za kilkadziesiąt sekund dowiemy się, ile pan Tarnowski postanowił dorzucić nam ekstra do tego meczu. No przerwy były, można powiedzieć, standardowe. Więcej jak takie klasyczne 4 minutki raczej nie ma co się spodziewać. Miejmy nadzieję oczywiście, że nie będzie tego czasu doliczonego zbyt dużo. Ja już mam stoper przygotowany jest też Andrzej Urbańczyk, kierownik drużyny niebieskich, bo to w dobie
doby pandemii kierownicy, gospodarzy pokazują właśnie to, ile czasu zostało doliczone, a nie sędziowie techniczni. No i czekamy na to wskazanie, wszystko będziemy wiedzieć, ile jeszcze minut potrwa to spotkanie. Przypomnę, 15 kolejka, starcie drugiej i trzeciej drużyny w tabeli, a więc mecz na szczycie. No i jest wszystko już jasne, 3 minuty, a więc dobre, dobre wiadomości, tylko 180 sekund, no więc będziemy mieli naprawdę niewiele, niewiele tej dokładki od arbitra, ale jeszcze szykują nam się dwie zmiany w zespole gości do gry. Powolutku, będą za chwilę wchodzili Łukasz Pokrywka oraz Marcin Czernis, ta dwójka zawodników, ale najpierw zmiana w ruchu, opuszcza plac gry Daniel Szczepan, bardzo dobre zachowanie, wywalczony rzut karny, a więc myślę, że należą się oklaski Danielowi Szczepanowi za dzisiejszy występ, w jego miejsce Filip Żagiel, a więc zagęszczamy środek pola, przechodzimy na ustawienie 4-5-1, no i w tej 91. minucie jeszcze ta podwójna zmiana w zespole Olimpii, czyli Pokrywka i Czernis, a kto murawę opuszcza? No, pech w tym, że na spodenkach zawodników gości nie widać numerów. Musimy poczekać, aż oni się obrócą przodem, a w zasadzie tyłem do nas, ale przodem, ten numer odwróci się przodem do nas. No ciężko dostrzec w tym momencie, który piłkarz z boiska opuścił. Tam z drugiej strony teraz widzę Klaudiusz Krasa, bo opuszcza murawę. A więc wszystko jest już, prawie wszystko jest jasne. Uciekł mi jeden piłkarz, który boisko opuścił, ale umówmy się, to aż takiego dużego znaczenia nie ma. Znaczenie ma to, że rozpędza się atak Olimpii, ale brakło boiska jednemu z graczy gości, a więc dobra informacja, bo na dwie minuty, nawet w zasadzie na półtorej minuty przed końcem spotkania wciąż ruch prowadzi 1-0. Przypomnę, 79. minuta spotkania, Michał Mokrzycki, celne uderzenie z rzutu karnego, choć wyczuł jego intencje Mateusz Dudek, no to tym razem już nie dał rady, dobre uderzenie blisko bocznej siatki, no i Mokry, czwarty gol w tym sezonie, trzeci z rzutu karnego, bardzo ważne trafienie, być może na wagę 3 punktów, no ale czy tak będzie, poczekajmy jeszcze tę minutkę, wtedy będziemy mogli o tym powiedzieć. Na razie Żagiel, 25 metrów, próba uderzenia zablokowana, ale jest jeszcze Wójtowicz, przy nim dwóch rywali, niezmordowany Tomek Wójtowicz wciąż walczy o futbolówkę, wrócił Giermę, zagrał pod nogi własnego bramkarza, rzucił się tam ofiarnie, atakując go Damian Kowalczyk, ale faulu nie było, piłka przeniesiona na naszą połowę, ale bardzo mądre zachowanie teraz Marcina Kowalskiego, który wbiegł przed Michała Czarnego i dał się sfaulować kapitanowi naszej dzisiejszej przeciwnej drużyny, czyli Olimpii. W związku z tym mamy piłkę w swoim posiadaniu, a do końca spotkania około 30 sekund, a więc za moment będziemy mogli wznieść ręce w geście radości, triumfu, bo ruch po serii dwóch słabych meczów przegranych prawdopodobnie sięgnie po 3 punkty, a w zasadzie można powiedzieć w cudzysłowie oczywiście, że sięgnie po 6 punktów, bo jednocześnie sam dopisze sobie 3 oczka, a 3 zabierze drużynie Olimpii Elbląg. Nie, 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 proszę Państwa, to jeszcze nie był gwizdek kończący spotkanie. To pozycja spalona Damiana Kowalczyka, jeszcze jedna akcja, jeszcze stały fragment gry. Wszyscy piłkarze Olimpii przesuwają się teraz pod pole karne ruchu. Ten stały fragment wykona bramkarz, a więc Mateusz Dudek. Jest piłka zagrana, czekamy na końcowy gwizdek. Jesteśmy już po czasie, dobre 10 sekund. Na razie Wójtowicz do przodu. Na razie jeszcze piłki nie odzyskaliśmy, ale oddaliliśmy ją z własnej połowy. Jeszcze pozwala grać pan Tarnowski. Jest dośrodkowanie w pole karne ruchu, ale nikt do niego nie dojdzie. Jest Kowalski z boku. Kowalski krótko do Wójtowicza. Czekamy na końcowy gwizdek. Wójtowicz, bardzo dobre zachowanie. Zagrał o nogi obrońcy Sarnowskiego i wywalczył rzut z autu. No, gra dzisiaj Tomek Wójtowicz. Naprawdę bardzo fajne spotkanie. Dojrzały ten dojrzały mecz w wykonaniu 17-letniego wciąż piłkarza. Piłka z autu. Kowalski, no doliczył 3 minuty. Litera, tymczasem minęły już blisko 4, a wciąż tego końcowego gwizdka nie mamy, ale mamy za to piłkę. Jest podanie od Żagla do Wójtowicza. Wójtowicz sam na sam z bramkarzem. Nie ma gola. No to mogło być już tym definitywnym zamknięciem emocji, tą kropką na i. Nie udało, ale to nie jest ważne, bo w tym momencie Sebastian Tarnowski kończy spotkanie. Ruch Chorzów, ten cel, który założył sobie przed tym spotkaniem, a więc wygrywa z Olimpią Elbląg 1-0, decydująca okazała się bramka z rzutu karnego. No i ktoś powie, że ruch nie zagrał porywającego spotkania, że ruch pokazał futbol wyrachowany, futbol bardzo minimalistyczny, no i trochę szczęśliwie wygrał, ale doceńmy też klasę
rywala Olimpia. Elbląg przed tą kolejką była na miejscu trzecim w tabeli, miała tylko 3 punkty mniej niż zespół 14-krotnego mistrza Polski, a więc to zwycięstwo jest nie do przecenienia. 3 punkty w tabeli dopisane, pozycja numer 2 w tabeli utrzymana. No i czekamy na kolejne spotkanie za tydzień na Cichą 6. Przyjeżdżają rezerwy wrocławskiego Śląska. To spotkanie o godzinie 18. Bilety już do kupienia, więc żadnych wymówek. Wszyscy pakujemy się do samochodów, autobusów albo na spacer i przychodzimy za tydzień na spotkanie ze Śląskiem Wrocław. Dziś niemal 6 tysięcy widzów, 5800. Mamy nadzieję, że na meczu ze Śląskiem Wrocław 6 na pewno z przodu zostanie osiągnięta. Przypomnę jeszcze raz, pierwsza połowa z delikatną przewagą niebieskich, ale z bardzo dobrą organizacją gry ze strony Elblążan, którzy rzadko dopuszczali piłkarzy Ruchu pod własną bramkę. Dwukrotnie się udało. Najpierw główka Bartomieja Kajewskiego i interwencja tuż przy słupku w wykonaniu Mateusza Dudka, a potem dośrodkowanie Marcina Kowalskiego. Świetna okazja Łukasza Janoszki, ale dwukrotnie przegrał starcie z Dudkiem. Później Ruch Chorzów już więcej okazji w tej pierwszej połowie sobie nie kreował. W drugiej początkowo też nie wyglądało to rewelacyjnie, ale z biegiem czasu, w zasadzie mniej więcej od 60 minuty, zaczynała się zarysowywać taka przewaga. Była to drużyna, która miała większą chęć na to, żeby strzelić tę zwycięską bramkę. No i w 67 minucie spotkania faulowany był w polu karnym, przepraszam, w 77 oczywiście faulowany był w polu karnym Daniel Szczepan. Dwie minuty później podszedł do piłki Michał Mokrzycki, precyzyjnym strzałem pokonał Dudka. No i jak się później okazało, strzelił jedyną bramkę w tym meczu. Szansy na podwyższenie rezultatu było sporo, między innymi dwójkowa akcja Kowalczyka ze Szczepanem, czy też sam na sam już w ostatniej akcji meczu Tomka Wójtowicza. Obie zostały zmarnowane, ale wszystko to schodzi na dalsze. Chorzów wygrał dzisiaj mecz, ma 3 punkty, no i o to chodziło. To tyle na dzisiaj ze stadionu przy Cichej 6. Dziękuję wszystkim za uwagę. Zapraszam za tydzień na mecz ze Śląskiem Wrocław przy okazji 16. kolejki. A na razie szczęśliwy. Dziękuję za uwagę. Maciej Wojciechowski. Do następnego. Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów.